Dzień dobry Państwu. Otwieram 78. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju w dniu 28 grudnia 2023 roku. Witam Państwa tutaj wszystkich serdecznie, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, pracowników, wszystkich radnych, gości, wszystkich, którzy nas oglądają, wszystkich mieszkańców Rabki. Przeczytam porządek sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie 78. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie zmian budżetu gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Podpunkt drugi. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Podpunkt trzeci. W sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Podpunkt czwarty. W sprawie uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024. I tak, a odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. B. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. C. Dyskusja. D. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024. Podpunkt piąty w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt czwarty. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt piąty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty. Zamknięcie sesji. Pragnę Państwa poinformować, że przed sesją wpłynął wniosek o zmianę w porządku obrad. Ta zmiana miała polegać na wprowadzeniu do porządku obrad uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W sprawie, tutaj jest tak, w sprawie skargi z dnia 6 października 2023 na burmistrza Rabki-Zdrój dotyczącej zaniedbań budynku przy ulicy Kilińskiego w Rabce-Zdroju i to opatrzonej numer Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG 15.10.7.2023. Poproszę Państwa tak o przegłosowanie zmian. To byśmy tak. To, ja bym proponował to jako punkt czwarty i resztę po prostu przesunąć. To będzie tutaj Pani Przewodnicząca omawiała. Wniosek przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w punkcie czwartym uchwały w sprawie skargi z dnia 6 października 2023 dotyczącej zaniedbań budynku przy ulicy Kilińskiego. Może być tak, Pani Przewodnicząca? Tak, może być. Czyli przegłosujemy ten punkt i jeżeli będzie Państwa zgoda, to wprowadzimy do porządku. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem wniosku przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Głosowanie. Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 8 głosów za przyjęciem zmian w porządku obrad 78. sesji Rady Miejskiej, 7 głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały wchodzi do porządku obrad w punkcie czwartym.
Jeszcze chciałem Państwa poinformować, że w posiedzeniu sesji bierze udział pełny skład Rady. Także dziękuję Państwu radnym za przybycie. Punkt pierwszy mamy otwarcie sesji. Punkt drugi sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni. W okresie międzysesyjnym za okres od 20 grudnia do 28 grudnia 2023 roku wydałem 5 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych. Zmiany planu finansowego na rok 2023 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju 2 zarządzenia, zmiany w budżecie gminy Rabka Zdrój 1 zarządzenie, wykonanie uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na rok 2023 2 zarządzenia. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy wydałem 3 upoważnienia pełnomocnictwa. Upoważnienie dla pana Stanisława Potoczaka, przedstawiciela firmy handlowo-usługowej Potoczak, do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla realizowanego obiektu w ramach zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulica Rynek w miejscowości Rabka Zdrój w ramach realizacji zadania inwestycyjnego rewitalizacja rynku w Rabce Zdroju. Pełnomocnictwo dla radcy prawnego Moniki Prochowiak działającej do występowania w imieniu mocodawcy w sprawach przeciwko APIS Polska Spółka z o.o. Zapłatę. Pełnomocnictwo dla radcy prawnego pani Moniki Prochowiak do samodzielnego występowania w imieniu mocodawcy w sprawie przeciwko Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Biłgoraju o zapłatę. Informacja na temat realizacji ważnych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji. Nadanie 4 numerów porządkowych dla nowych budynków. Przygotowanie dokumentów do aktu notarialnego dotyczącego aportu nieruchomości gminnych dla spółki komunalnej ZWIK Spółka z o.o. w Rabce Zdroju. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zostało zakończone postępowanie na zadanie zimowe utrzymanie przejezdności drugich chodników na terenie gminy Rabka Zdrój, dzielnicy Słone, Sołec, Płonice, Chabówka. Zostało zakończone drugie postępowanie na zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Rdzawka. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Rapacz, Piotr Rapacz, Rdzawka 80, cena ofertowa 320 tysięcy złotych brutto. W chwili obecnej trwają procedury w celu zawarcia stosownej umowy. Zostało unieważnione oraz ogłoszone kolejne postępowanie na zadanie pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka Zdrój w 2024 roku. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Wraz z grupą radnych uczestniczyłem w Wigilii dla Samotnych, uczestniczyłem w rabczańskim Betlejem zorganizowanym przez Związek Podhalan. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Czy ktoś z Państwa ma pytania do pana burmistrza w związku z działalnością międzysesyjną? Pani Aleksandra. Panie burmistrzu, proszę coś więcej powiedzieć na temat tych rozpraw, gdzie są jacyś nowi mecenasi powołani i o co to chodzi, o jakie upoważnienie pana Potoczaka? To znaczy, jeżeli chodzi o pana Potoczaka, to upoważnienie dotyczyło kwestii odbiorowych inwestycji. W imieniu gminy, tak. Natomiast jeżeli chodzi o pełnomocnictwo, to chodziło o zapłatę za między innymi prace, które wykonaliśmy na bulwarach, ale również tam jeszcze ja tutaj podawałem przykład, znaczy przykład, czytałem właśnie, że była to Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka SA w Biłgoraju. Oni byli gwarantem i oni również się uchylili od tego, żeby wypłacić te pieniądze i przeciwko nim też wystąpiliśmy, bo oni byli gwarantem i oni powinni byli te pieniądze wypłacić. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym punkt trzeci porządku. Proszę bardzo. To znaczy pani skarbnik mogłaby to powiedzieć, bo
Pani skarbnik wielokrotnie mówi o tym, że jak przygotowujemy się do przetargu, żebyśmy uwzględnili, jaka była cena przetargowa plus wskaźnik inflacji i takie mniej więcej kwoty zakładamy. Natomiast ta kwota była dużo wyższa i to wynikało z tego. Właśnie unieważniliśmy i robimy to drugie postępowanie. Tak. Zakłady komunalne miały, tak? Nie. To znaczy, to, tak, dotychczas miała to firma zewnętrzna, przy tym co było, teraz były dwie firmy. Ja Państwu to chyba mówiłem nawet ostatnio na sesji. Tam była korzystniejsza cena była zakładów komunalnych, natomiast i tak przewyższało tą kwotę, którą żeśmy zakładali. A jaka to jest w tej chwili kwota w ofercie? To znaczy w tamtym roku ile było? 200 tysięcy, z tego co pamiętam, a teraz było 280, tak? 285 czy 280. Mówię o tym dlatego, że dwie panie w różnym terminie prosiły mnie, żeby poruszyć, że na ulicy Pocztowej i na tym przejściu chodnikiem od ulicy Pocztowej do Chopina nie są odróżniane kosze i rurki. Dlatego pytam, kto, to, żeby interweniować tam, kto to odcinek stara. Odcinek tylko, bo na Rostoki elegancko jest odróżniane. Szanowni Państwo, to nie. Dla jasności, żeby wszyscy wiedzieli. Powiem tak, prosimy zawsze i zajmuje się tym między innymi Straż Miejska i tak jak jest przyjęty harmonogram, Straż Miejska to sprawdza i oni po każdym tygodniu właśnie robią takie podsumowanie i przedstawiają nam takie informacje, więc to nie jest tak, że to jest, jak to się mówi, poza kontrolą. Tam są wskazane konkretne godziny tak samo i raczej to sprzątają. Jeżeli jest tak, jak pan radny mówi, to szkoda, że nie zostało to zgłoszone między innymi Straży Miejskiej. Na pewno ci panowie sprawdziliby, zapisaliby również, ale jeżeli pan tak twierdzi, no to szkoda, że dopiero teraz. Prawda jest, ponieważ ja to udowadniałam, bo miałam zdjęcia ostatnio, pokazywałam na tym odcinku właśnie, jak to wyglądają te worki, które tam są zainstalowane, że się wszystko wysypuje z worków praktycznie, worki są, nie mają tych obręczy, tych gumek i to już zostało zgłoszone, tylko czekamy, że tak powiem, że jest to już w sumie dwa razy zgłoszone, przeze mnie i przez kolegę z Kowrona, więc myślę, że już trzeci raz nie będziemy tego zgłaszać, tylko zobaczymy pozytywny efekt tego. Dziękuję. Wykonania. Dziękuję bardzo Państwu. Czy jeszcze jakieś pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę. Punkt trzeci porządku obrad 78. sesji Rady Miejskiej. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie zmian budżetu gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Ten projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, Pani Przewodnicząca. W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Budżetowej projekt ten uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz, pani skarbnik? Tak, dwa zdania. Panie przewodniczący, szanowni radni, to jest projekt uchwały po zmianach, o których mówiłam tam na komisji. Tam ogólna kwota wydatków i dochodów uległa zmianie o kwotę 61 261 zł 63 grosze. A zmiany w tym projekcie dotyczą tak, wprowadzenia po stronie dochodów i po stronie wydatków środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej na asystenta rodziny. Jest to kwota 10 858 zł i 13 groszy. I druga zmiana, która jest zaproponowana w tym projekcie, to dotyczy zadania rozbudowa willi Anioł. Po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej zmiana jest taka sama kwota. Zmniejszamy o kwotę 3 200 000. W związku z tym, że zadanie ma zostać przesunięte do przyszłego roku do realizacji. Środki te już zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024. To 3 200 000 to są środki z Polskiego Ładu. To nie są nasze środki, tylko z Polskiego Ładu. No i chyba tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to będę odpowiadać. Dziękuję bardzo. Czy pytania? Nie. No,
do pana burmistrza w sprawie tej willi Anioł. Czy tam konserwator to jest w ogóle ze sztuką to wszystko jego, co nieraz nam tu opowiadał, wykonywane? Bo patrząc na to, jak kiedyś przejrzałem, jak się nie było, to płyty OSB były użyte, a w tych czasach płyty nie było. Dlatego pytam, bo kazał nam suszyć trociny na zewnątrz, stare. Dlatego moje jest pytanie, czy tam jest wszystko w porządku, zgodnie ze sztuką na te czasy było. Panie przewodniczący, szanowni radni, no ja mogę powiedzieć tylko tyle, że proszę mi wierzyć, że bez zgody konserwatora to nie idziemy do przodu. Wszystkie materiały, które są tam użyte, muszą uzyskać jego akceptację i tak też jest. Ostatnia rzecz, to chyba już Państwu mówiłem, to były te kontakty, gdzie nie zaakceptował tych, które są obecnie, tylko te stare, takie przekręcane. No i... nie, to stąd to moje pytanie, bo wtedy mnie rozbawiła to suszenie trocina, w sumie się płyty OSB na ten czas, no to nie było takie. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Więcej nie. Proszę bardzo, w sprawie koloru jeszcze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, co do koloru tego budynku, to kolor został zaakceptowany przez konserwatora po tym, jak została przyniesiona ta klepka, która była na tym budynku nabita z zewnątrz. Zostały zdarte dwie czy trzy warstwy farby i ta, która była pierwsza, to konserwator kazał zrobić właśnie w takim kolorze. W takim kolorze żeśmy wykonali. Proponuję w związku z tym złożyć wniosek, żeby zmienić nazwę budynku na Borowik, bo bardziej przypomina to kolor szyba jak anioła. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo za pytania. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 105 w sprawie zmian budżetu gminy Rabka Zdrój na rok 2023. Czy wszyscy mają włączony? Tak jest. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wziął udział 15 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję Państwu za głosowanie. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. I podpunkt drugi w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. To jest projekt uchwały nr 106. Pani przewodnicząca, też było. Oczywiście również ten projekt uchwały otrzymał pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Głosujemy projekt uchwały nr 106 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. I kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję Państwu. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. I teraz mamy podpunkt trzeci w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 i to jest projekt uchwały nr 107. Pani przewodnicząca. Pan otrzymał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy pani skarbnik przedstawi? Panie przewodniczący, szanowni radni. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z ustawą o finansach, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały, klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego i one nie mogą być przeznaczone na inny cel, tylko na te zadania, które teraz Państwo ustalicie. Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając stan zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego na wykaz wydatków niewygasających wpływają zadania: stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce Zdroju. Jest to opracowanie dokumentacji, kwota, mamy tam w załączniku chyba kwotę 123 775 zł. Następne zadanie to jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Sądeckiej w Rabce Zdroju i to jest kwota 79 950 zł. I jeszcze jedno zadanie to jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rabskich w Rabce Zdroju i kwota 23 740 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym głosujemy projekt uchwały nr 107 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały nr 107 przechodzi do realizacji. Podpunkt 4. W sprawie uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na rok 2024 i mamy punkt A. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w projekcie uchwały budżetowej. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, może odczytam, wspomnięcie może podstawy prawnej, tak? Uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na 2024 rok. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach przewodnicząca Drzmała Joanna, członkowie Janik Elżbieta, Olech Marta. Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na 2024 rok postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na 2024 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął opracowany przez burmistrza Rabki Zdroju projekt uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na 2024 rok wraz z uzasadnieniem. Analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że struktura uchwały budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie wymaganiom z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 81 231 787 zł 94 grosze oraz wydatki w kwocie 83 863 572 zł 94 grosze. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt budżetu w wysokości 2 631 785 zł. Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 6 427 785 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 3 796 tysięcy. Zaplanowane dochody budżetu co do ich źródeł pochodzenia pozostają w zgodzie z ustawami. Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne gminy Rabka Zdrój, w tym zadania własne obowiązkowe i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łączna kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących dochowuje normatywu z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych.
projektowane ustalenia budżetu nie odstępują od ustaleń równolegle opracowanego projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój w zakresie podstawowych wielkości budżetu z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu pozostają w zgodzie z przepisami artykułu 212 ustawy o finansach publicznych oraz artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Pouczenie zgodnie z artykułem 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Od niniejszej opinii burmistrzowi Rabki-Zdroju przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz stosownie do artykułu 238 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych niniejszą opinię burmistrz Rabki-Zdroju zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu gminy Rabka-Zdrój przed uchwaleniem budżetu. Dziękuję bardzo. Punkt B. Odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami do projektu budżetu gminy na rok 2024. 7 grudnia 2023 roku na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami został szeroko omówiony projekt budżetu na 2024 rok. Na 8 członków komisji obecnych było 6. Projekt otrzymał pozytywną opinię. Głosowanie miało następujące wyniki. Za 5 głosów, przeciw głosów nie było, wstrzymany 1 głos. Wieloletnia prognoza finansowa. Projekt do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 również otrzymał pozytywną opinię ze strony Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami. Obecnych 6 członków, 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podpunkt C. Dyskusja w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024. Państwo otrzymali projekt uchwały na rok 2024. Kto? Budżetu, przepraszam. Kto z Państwa pierwszy do głosu? Pani Aleksandra, proszę bardzo. Ja mam tylko takie pytanie, ponieważ, no kilka mam, przepraszam, mam kilka pytań, może dlatego dobrze, że jako pierwsza będę zabierać głos. Chciałam zapytać o paragraf 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 074 000. Kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 796 000. Punkt 3. Kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000. I tutaj dalej poniżej jest: upoważnia się burmistrza Rabki-Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów określonych limitami, które przeczytałam, wynikające z ustępu punkt 1, z których obciążenie w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonej wieloletniej prognozie finansowej gminy Rabka-Zdrój. Dajemy na to przyzwolenie panu i pan wtedy nie musi jak gdyby wykazywać tego w budżecie, że po prostu pan zaciąga takie kredyty. Panie przewodniczący, szanowni radni, może zanim byśmy przeszli jeszcze do tej komisji, może bym przeczytała tą uchwałę, samą sentencję uchwały, ponieważ jest to uchwała po zmianach, które też dosłaliście, były dosłane te zmiany dla was wcześniej. Ale zmiany dotyczące czego? No zmiany, to mówiłam dzisiaj na komisji, dotyczyły ogólnych kwot wydatków, deficytu. Ja pytam o limity. Wiem, ale bym przeczytała i później wrócę do limitów. Tylko bym chciała już te kwoty powiedzieć, bo były te kwoty zmienione i na komisji były mówione, więc może tylko w skrócie bym powiedziała o dochodach, o wydatkach, żeby wszyscy już wiedzieli i wrócę do tych limitów, pani radna. Dobrze, bo pani też powiedziała na komisji, że jeżeli chodzi o wydatki i dochody, się nie zmienią. Te kwoty nie mają wpływu na to, tak?
powiedziała na komisji. Ale pokazane muszą być. W ogólnej kwocie mówiłam, że one się nie zmienią, że one się zmienią, tylko nie wpłyną na zadłużenie. Zadłużenie się nie zmieni. Ale jeżeli wprowadzamy środki Polskiego Ładu, których nie było w listopadzie, a teraz ich wprowadzamy, to ogólna kwota dochodów i wydatków musi ulec zmianie. No tak właśnie myślę, dlatego stąd moje pytania. Bardzo nie. Proszę Pani. No tak w skrócie, bo może nie tych wszystkich załączników, tylko te ogólne kwoty dochodów. Dobrze? Dobrze. Uchwała budżetowa gminy Rabka-Zdrój na 2024 rok. Podstawę prawną mijam. Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 86 831 787 zł i 94 grosze. W tym dochody bieżące kwota 78 928 000 708 zł 94 grosze i dochody majątkowe kwota 7 903 079 zł. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 91 263 572 zł i 94 grosze. W tym wydatki bieżące 74 901 009 zł i 34 grosze. Wydatki bieżące jednostek budżetowych kwota 56 128 353 zł 54 grosze. Wydatki na wynagrodzenia 33 484 344 zł 54 grosze. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22 644 009 zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 8 614 500 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 743 610 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego 1 600 000. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 814 545 zł. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 16 362 562 zł 60 groszy. W związku z tym budżet planowany jest deficytowy i deficyt planowany w wysokości 4 431 785 zł, który zostanie pokryty przychodami zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 1 074 000 oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 357 785 zł. Ustala się, paragraf 4, ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 227 785 zł, z czego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 4 870 000 i z tytułu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 357 785 zł. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3 796 000. Paragraf 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 074 000. Z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 3 796 000. I z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł. I punkt 2. Upoważnia się burmistrza Rabki-Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami wynikającymi z ustępu 1 punkt 1.2
z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rabka-Zdrój. Paragraf 6, że tworzy się w budżecie rezerwy, rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane, to jest kwota 350 tysięcy złotych i na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 250 tysięcy złotych. I to są chyba takie najważniejsze już te rzeczy z uchwały. Nie będę czytać tych wszystkich załączników, a teraz powrócimy już do pytań i do pytania. I tam pani radna, pani chodziło o paragraf numer 5, tak? I to znaczy, ja to rozumiem ten paragraf, bo to zawsze tak jest, że my wybieramy takie pełnomocnictwo. Tylko jeszcze mnie interesuje tutaj jeden punkt. To jest paragraf 12, punkt 1. Upoważnia się burmistrza Rabki-Zdroju do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu w planie wydatków innych niż określonych w artykule 257 ustawy o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. Nie znam artykułu 257, coś bliżej na ten temat. Znaczy, w artykule 257 to jest głównie powiedziane to, że jak dostajemy dotację od wojewody, dostajemy kwotę na przykład tam, czy na Ukraińców to dostajemy, czy na przykład na jakieś zadania zlecone, wtedy zgodnie z tym artykułem pan burmistrz zarządzeniem może wprowadzić tą kwotę i po stronie dochodów, i po stronie wydatków, bo to jest celowe, celowane. Ale to upoważnienie mówi o innych upoważnieniach niż określone w tym 257. Na przykład jest taka sytuacja, że potrzeba przenieść środki no z wynagrodzeń, trzeba, no nie wiem, zabrakło czy na energię, czy trzeba coś kupić, nie mamy tych pieniędzy już zaplanowanych, wtedy zarządzeniem burmistrza można z tych pieniędzy, na przykład z wynagrodzeń, przenieść na rzeczówkę. Albo na przykład mamy zaplanowane pieniądze na remont, a okazuje się, że to nie będzie remont drogi, tylko przebudowa drogi, wtedy tworzymy zadanie majątkowe i taką zmianę też może pan burmistrz sam zarządzeniem zrobić bez zwoływania sesji. Nie można zwiększyć deficytu, to tylko musi być w gramach i w dziale. Nie może na przykład z oświaty zabrać do administracji, tylko wszystko się musi dziać w danym dziale. Jak będą zmiany to w oświacie, to tylko w oświacie. Jak w administracji, to w administracji. Jak w drogach, to w drogach. Nie można sobie mieszać. Rozumiem. A mam pytanie teraz do pana burmistrza. Ile w obecnym kończącym się roku 2023 pan skorzystał z tego uprawnienia, że pan wziął takie pożyczki do 1 000 000 złotych na przykład, kredyt. Ale nie korzystaliśmy z tego. Nie. Ani razu. Nie było korzystane z tego, tak? W tym roku nie. Tak? Dobrze. Będę kontynuować dalej, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, bo mam jeszcze kilka pytań. Do wyczerpania. Dobrze. Mam pytanie odnośnie właśnie tutaj tych wydatków na przykład, co uważam, że nie jest to takie konieczne i priorytetowe, dotyczące właśnie tego szlabanu na parkingu przy ulicy Orkana. Ja już o tym mówiłam wcześniej. Uważam, że 50 tysięcy, to nie wiem, czy to jest tylko zakup tego urządzenia, kto to będzie obsługiwał to urządzenie, jakie są w ogóle te koszty tego wszystkiego, w ogóle czy to będzie jeden szlaban, czy dwa, bo tam są dwa wyjazdy i wjazdy tak naprawdę na tym parkingu, czy to jest aż takie konieczne, bo 50 tysięcy w warunkach, kiedy rzeczywiście my nie mamy tych pieniędzy na drogi, na remonty, to automatycznie może by się przydało na to właśnie, żeby wykorzystać, a nie na zakup na przykład szlabanu. Pan burmistrz, jeżeli można. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zakup tego szlabanu to jest wydatek jednorazowy i mam nadzieję, że więcej byśmy na to nie musieli już wydawać. Natomiast widzimy również, przynajmniej z obserwacji, że skuteczność tego jest zdecydowanie większa niż pracownicy, jeżeli chodzi o ściągalność, to zdecydowanie jest większa, wynika ze wszystkich sprawozdań, które są przedstawiane. Natomiast tutaj mam nadzieję, że zakupilibyśmy to faktycznie raz i że to u nas by się sprawdziło. Natomiast drugiego wyjazdu by tam nie było wtedy, tylko byśmy jeden wyjazd zrobili, więc jeden byśmy... Jednokierunkowy, tak. Wyjazd by po prostu był jeden i wyjazd jednokierunkowy. Rozumiem, dobrze, dziękuję. Z tym, czyli by był jeden szlaban z tego, rozumiem, tak? Tylko jak ktoś będzie wyjeżdżał, musi objechać i w tym się wyjechać, czyli musi być drugi, żeby zapłacić opłatę. Bo w jednym będzie wjeżdżał, pobierał bilet, a drugim będzie wyjeżdżał i kasował. Ale myślę, że sobie dadzą radę.
Znaczy kierowcy na pewno, tylko ja pytam o gminę i o to, ile tych szlabanów tam stanie, bo to kierowcy sobie poradzą. Bo to już jest tak naprawdę wszędzie, po prostu takie parkingi są i przy szpitalach, i przy większych budynkach administracyjnych. Tylko pytam, czy to będzie tylko jednorazowo 50 tysięcy, czy to będzie więcej w tym momencie? Znaczy na pewno będzie jeszcze za obsługę systemu, to no na pewno będzie opłata. No właśnie. Bo to jest wszędzie. Czy to nie wiąże się, postawienie szlabanu nie wiąże się z zatrudnieniem pracownika na stałe? Nie, nie, absolutnie. Nie, nie. A nasz szlaban automat zawali, nie wypuścił. Ale to będzie tak, że zadeklarowała firma, że wtedy na przykład przeszkoliliby pracownika urzędu, który w razie takiej sytuacji by właśnie mógł odblokować to. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, bo tutaj mówi pani radna właśnie o kosztach tego szlabanu. Tam jeszcze przecież są parkomaty. Czyli w tym momencie co tutaj są zbędne, według mnie, tak jak tutaj radny, no to są dla nas zbędne wydatki w tym momencie, gdzie budżet ledwo zipie w cudzysłowiu. Wydaliśmy pieniądze na parkomaty w tym miejscu, na parkomat dokładnie i teraz ten szlaban rogatka, no moim zdaniem to jest naprawdę niepotrzebne i zbędne w tym momencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze odniesie do Znaczy ten, który zakupiliśmy parkomat, proszę mi wierzyć, że mamy go gdzie przenieść, jeżeli o to chodzi. Ale w budżecie pan też wykazał, że w 2024 roku jest 90 tysięcy na zakup nowych parkometrów. Czyli jak gdyby ten plus jeszcze następny pan będzie kupował. Czyli idziemy w parkometry zamiast na przykład w remonty, gdzie dalej, a przejdę do tego, wychodzi, że tak naprawdę nawet na łatanie dziur nie będzie pieniędzy w przyszłym roku, niestety. Taka prawda. Ale to dojdę powoli do wszystkiego. Teraz następna sprawa. Interesuje mnie paragraf 75.095, gdzie tutaj po prostu jest tłumaczenie tego i chciałabym uzyskać też pytanie. W ramach rozdziału, przeczytam, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 168 400 zł z przeznaczeniem na opłaty składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gminnych, w tym Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski, Stowarzyszenie LGD Lokalna Grupa Działania Przyjazna Dolina Raby, Euroregion Tatry, Podhalański Obszar Funkcjonalny do ECO. Mam pytanie, my płacimy 168 400 rocznie, takie składki. Proszę mi powiedzieć, co myśmy dostali w zamian. To znaczy, Pani Radna, ja tylko od siebie, za chwilę Pan Burmistrz to mi, bo pewnie więcej będzie wiedział. Na składki na ten cel jest zaplanowane 95 tysięcy. Na cały rozdział mamy 168. To cały rozdział, tak. Na cały, ale na to składać tak. Na składki 95 tysięcy. To jest dla sołtysów. Na wypłatę diet dla sołtysów, tak, 46 800. W tym jest zaplanowana podwyżka, bo sołtysi na dzień dzisiejszy mieli po 1000 zł ryczałtów. Teraz jest zaplanowane, że ma wychodzić po 1300, jeżeli to będzie ten budżet przegłosowany. Wypłatę diet dla przewodniczących komitetów osiedlowych. Na ten cel mamy 21 600 i na inne takie zadania, jak są oflagowanie, jak są uroczystości, 5 tysięcy. Na same składki 95 tysięcy. A co my mamy ze składek? No. Wszystko jedno, tylko nawet 90 tysięcy w tym budżecie, który naprawdę, tak jak kolega powiedział, to jest naprawdę potrzebne pieniądze, uważam. Na mogę na to odpowiedzieć? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Znaczy z tego roku na przykład dostaliśmy z LGD między innymi na wykonanie termomodernizacji i prac wewnątrz budynku związanych ze stadionem. Tam dostaliśmy 120 tysięcy. Jeżeli chodzi o Euroregion Tatry, teraz dostaliśmy w projekcie pieniądze na doposażenie straży i to jest 200 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o gminy uzdrowiskowe, to mam nadzieję, że ten projekt wyjdzie, że w przyszłym roku po kwietniu dostaniemy te pieniądze w wysokości 8 milionów. Od nie kogo, pamiętam. Proszę? Od kogo? To jest z KPO województwa małopolskiego z pieniędzy od marszałka. Tam są przewidziane te pieniądze dla gmin uzdrowiskowych. To jest kwota
prawie 100 milionów złotych w przeliczeniu na złotówki, na 11 uzdrowisk. Wszystkie te kwoty, 100 tak. milionów, 200 tysięcy euro? Nie. No właśnie, bo pan ale to tak, nie, mówi. Pan tak mówi. Nie, moment. Tak pan mówi, tak nie. to jest przedstawiane. Powiedziałem 100 milionów na 11 gmin uzdrowiskowych w Małopolsce. Bo to wie pan, to tak wybrzmi, jakbyśmy to my dostali te pieniądze. Nie będzie. Jest wersja optymistyczna, to jest 8. I myślę, że tego trzeba się trzymać. Przepraszam, nie pamiętam wszystkich innych, bo do ECO myśmy złożyli wniosek również na kwotę 1 500 000 albo 600, ale na dzień dzisiejszy nie ma rozstrzygnięcia, ale to jest na 5 gmin, żeby była jasność. To czyli złożony wniosek przez do ECO. Są rozłożone na 5 gmin, czyli też nie wiadomo, bo tam nie ma, że to wszystko równi, tylko w zależności chyba, nie wiem, jakiś tam pewnie podział jest, procentowanie, wszyscy równo. To znaczy przyjęliśmy założenie, mówię o tych gminach, bo to jest tak zwany klaster energetyczny Podhala, gdzie my jako Rabka Zdrój jesteśmy tam liderem, przyjęliśmy, że te środki będą dzielone porówno w tych gminach właśnie tutaj z do ECO. To 200 euro tysięcy też, tak? 200 tysięcy euro to jest dla naszej gminy, dla 3 jednostek straży. Na zakup, na szkolenia, zakup doposażenia, bo strażacy zgłaszają swoje zapotrzebowania i szukaliśmy pieniędzy poza naszym budżetem. I to, i to jest realna kwota, którą możemy... Ale to już jest przyznane. Super. Bardzo fajnie. No. Teraz tak, mam jeszcze pytanie odnośnie w rozdziale 71.035. Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów zapłaty za ścieki z cmentarza w Punicach. Myśmy swego czasu się interesowali, jak to wygląda ta obsługa tych cmentarzy i wiem, że miasto przekazało jak gdyby administrowanie, tak, i wszystkie usługi zakładom komunalnym. A my znowu tutaj będziemy płacić za jakieś ścieki z cmentarza. Nie bardzo rozumiem. To jeżeli ktoś dostaje coś i ma się tym opiekować, zajmować i ma z tego pieniądze, bo myślę, że zakłady komunalne by nie wzięły na siebie tego obowiązku, skoro by nie miały z tego jakichś profitów i nie zarabiały, to dlaczego my jeszcze do tego dokładamy? Już nie wspomnę o murze, w spolnicach, o innych rzeczach, tylko pytam o te ścieki teraz. No i tam tylko. Pani radna, wchodzą jeszcze te pompy, by non stop tam te pompy były dokładane, a to powinny zakłady dokładać. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o cmentarz w Ponicach, to niestety przez lata wszyscy chowali głowę w piasek i tak naprawdę dopiero w tym roku zrobiliśmy tam trochę porządku. Mianowicie to, co pani radna powiedziała, że płaciliśmy za te ścieki, ponieważ cała woda z tego cmentarza była oddawana do, zrzucana do kanalizacji i płaciliśmy za to jak za ścieki. W tym roku, może inaczej, w tamtym roku wykonaliśmy dokumentację projektową. W tym roku wykonaliśmy pierwszą część, czyli odwodnienie powyżej cmentarza, czyli żeby wodę można było zrzucać nie do kanalizacji, tylko jako burzówkę. I z wyliczeń wynikało, że prawie 80% tej wody trafi teraz do burzówki. Więc mam nadzieję, że te kwoty, które były dotychczas, będą no zdecydowanie, myślę, że 4-5-krotnie niższe. To jest pierwsze. I została tam jeszcze też tak zwana druga część, czyli zrobienie odwodnienia dołem na tym cmentarzu, gdzie te ścieki ewidentnie powinny trafić do kanalizacji ściekowej, żeby była jasność. I to zostało faktycznie jeszcze do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie tam są pieniądze, jakie kwoty, ile ewentualnie na tym zarabia spółka, to bardzo bym prosił zaprosić na którąś komisję panią prezes i niech poopowiada, bo ja tego powiem szczerze nie wiem. Bo pan Darek kiedyś też właśnie o to już pytał i myślę, że tak byłoby najlepiej, jakbyście państwo zaprosili panią prezes na którąś z komisji i ona opowie. No, panie burmistrzu, jak można jeszcze tak, przecież jak wejście na cmentarz, odsłonięcie płyty, zakłady komunalne pobierają, bo oni się opłyty, tak? Chyba, że się mylę. No to dlaczego my mamy, bo tak przy kontroli wyszło te pompy i tam kwoty wyszły, bo już nie chcę tam, ale mniej więcej tylko raz było 5 czy 9 tysięcy, cały czas jakieś koszty są w tych Ponicach. Na innych nie ma, a tu jest non stop jakiś koszt i my płacimy za to. Tak. Szanowni państwo, myślę, że wszyscy dobrze wiecie, że tam był konflikt. Konsekwencją tego były ustalenia pewnych służb, zaczynając od geologów poprzez nadzór budowlany sanepid i tam zostały narzucone na gminę
pewne warunki. To było w 2017 roku. Gmina to zaakceptowała i teraz jako gmina musimy się z tego wywiązać. I żeby zejść z tych kosztów, to naprawdę jedyną możliwość widziałem właśnie taką, że robimy bezwzględnie to odwodnienie górą, ten pasek, żeby tą wodę uchwycić, ale wodę żebyśmy uchwycili i żebyśmy ją zrzucili normalnie do burzówki. Natomiast ta, która jest z cmentarza, musimy ją zrzucać do kanalizacji i musimy za to płacić. Ale mam nadzieję, tak jak tu do Państwa powiedziałem, że spadnie to cztero, może pięciokrotnie. Natomiast co do tych pomp, faktem jest, że cała ta woda, ponieważ jest to w tym miejscu najniższym, musiała być wypompowywana. I ona była wypompowywana i właśnie to były te pompy, które były zakupione wtedy przez gminę, wtedy w 2017 roku. I niestety one też ulegają awaryjności czy zużyciu. No i efekt tego jest taki, tak jak to Pan mówi, że później trzeba było tą pompę kupić. Natomiast gmina te zobowiązania wzięła na siebie w 2017 roku i zadeklarowała wykonanie pewnych działań, prac, które tam zostały faktycznie zrobione. Czy myślę, że to, co teraz zrobiliśmy, że to nam spowoduje, że zejdziemy z tych kosztów. Dobrze, Panie Burmistrzu, skoro żeśmy w 2017 roku przejęli pewne rzeczy i to bym powiedziała, jeżeli chodzi o finanse, duże rzeczy, które gmina sponsoruje teraz, to dlaczego oddajemy w tym momencie w administrację zakładom komunalnym? Po co? To w tym momencie możemy tak samo to robić. Albo oddać im wszystko i niech sobie robią to w ramach swoich pieniędzy i środków i ludzi, których mają, a jak nie, to odebrać i w tym momencie nie gmina komuś to inne da, żeby to gmina z tego miała pieniądze tak naprawdę. A myśmy dali administracji cmentarzy, a tak naprawdę to my dokładamy z naszego budżetu na pewne rzeczy, które tu są w budżecie ujawnione. I nie do wszystkich praktycznie cmentarzy, którymi się zajmują zakłady komunalne. I tego nie rozumiem, ja tego po prostu nie rozumiem. Bo jeżeli komuś coś oddaje, to jest jego problem, żeby sobie zapłacił za ścieki, żeby sobie zrobił mur oporowy, żeby sobie zrobił ścieżkę na cmentarzu i tak dalej, i tak dalej. Bo dlaczego my, dlaczego jest taki podział właśnie, że my dopłacamy pewne rzeczy i to nie małe rzeczy, a ktoś na przykład tylko korzysta z tego tak naprawdę i nic więcej nie robi. Oprócz tego może, że tam, tak jak kolega powiedział, no obsługują cmentarz i więcej nic. Także o to mi chodziło najbardziej. Dlatego się z tym nie mogę pogodzić, bo jeżeli już, to niech zakłady komunalne w te środki wchodzą i niech oni płacą za takie rzeczy według mnie. Tak powinno to wyglądać. Przepraszam, ale to jest moje zdanie. Ale panie Robercie, proszę mi nie tłumaczyć z polskiego na nasz. Pan burmistrz odpowie. Szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jak zostałem burmistrzem, to był stan zastany. Ja tak było. Zgadzam się jak najbardziej, ale to, co wcześniej tutaj powiedziałem, więc sugeruję, zaproście panią prezes na którąś z komisji i przedyskutujcie państwo jako radni z nią i wyznaczymy jakiś kierunek. Nie ma problemu. Burmistrzu, dlaczego radna, spycha pan to na radę? Możemy rozmawiać z panią prezes jak najbardziej, ale to pan ustalił pewne zasady i pan przyjął takie zasady, tak jak pan powiedział. Nic pan w tym kierunku nie zmienia. Teraz pan chce, żebyśmy my to zmienili. Nie ma sprawy. Możemy wspólnie usiąść przy jednym stole razem z panem, ale to pana była decyzja, że pan taką umowę podpisał, jeżeli chodzi o zakłady komunalne, a nie radni podpisali. W związku z tym nie na się pan pytał, tylko pan sam to zrobił. A teraz nagle pan chce, Szanowni Państwo, pewne rzeczy ustalali za pana. Nie da się co do tego, to był dla mnie to był stan zastany. Ja zastałem I coś ja takiego. Można zmienić. Ale to ja jestem tego samego zdania. No. Dlatego proponuję, żeby zrobić takie spotkanie, zaprosić na komisję panią prezes i jak najbardziej. A panie burmistrzu, jak pan już mówi o takim stanie zastałym, czy zastanym, czy jak to, tak samo dam przykład i na koniec w tej sprawie. Była, jak ja to mówię, tam przepychanka między cmentarzem tu na Orka na śmieci. To też można było to stan zastany zostawić, porównując do ponic. Mógł pan też zmienić decyzję w sprawie cmentarza, że nie dokładamy do ponic, bo urząd co ma z tego? Tylko komuś dobrze robimy. Jest taka prawda. A tuśmy walczyli
chodzi o ten cmentarz na Orkana, a tu na przykład dokładamy, bo ten. Stan za stan. No, ja tego nie rozumiem. Czyli raz to jest, się da dla mnie zmienić, ta wypowiedź raz się nie trafia do mnie. Stan za stany się da zmienić, a raz się nie da zmienić stanu. Nie, nie, ale to wyjaśnię. Pan burmistrz, pan burmistrz odpowie. Jeżeli państwo chcecie, jak najbardziej, proszę sobie wziąć materiały z 2018 roku, bo myślę, że państwo je macie i dysponujecie. Proszę zobaczyć, jaka tam była kwota umorzenia ze strony gminy. I tam była nasza spółka, niejakie zakłady komunalne, gdzie umorzenie chyba sięgało prawie 400 tysięcy. I pani prezes postawiła warunek, że jeżeli ja nie umorzę jej zobowiązań względem gminy, to w tym momencie ona za te śmieci będzie wystawiała nam rachunki. A ja powiedziałem, że ja tego nie zapłacę. I tutaj pan ma odpowiedź, dlaczego się tak skończyło. Bo ja nie wyraziłem zgody na to, żeby umorzyć podatek dla naszych zakładów komunalnych, a pani prezes stwierdziła, skoro tak, to ona tych śmieci wywozić nie będzie. To nie była nawet, panie Darku, moja decyzja, tylko to była konsekwencja tego, na co ja się nie zgodziłem i tego, co pani prezes zrobiła. To z tego wynikało. Proszę sobie posprawdzać przez lata, jakie były umorzenia, jakie to były kwoty i będziecie państwo widzieć, bo parę razy żeście państwo pytali też, ile ja umorzyłem. Nie ma problemu, możemy to pokazać, bo to jest żadna tajemnica przecież. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli mogę dalej kontynuować? Bo jeszcze tutaj to jeszcze pani Małgosia. Ja tylko odnośnie tego cmentarza, bo to, co pan mówił, że jest zrobiona, wychwycona ta woda od góry i widać efekty, bo kiedyś byłam, jak akurat była taka, no, dosyć mokry czas i deszczu dużo było i tam jest takie miejsce na cmentarzu, gdzie ta woda spływała i słychać było, jak wtedy jak byłam, nie słychać było, żeby ta woda tam płynęła, czyli ta woda z góry została złapana i ona poszła już do kanału. I jest efekt tego. Myślę, że przełoży się to rzeczywiście na te koszty później. Tak, że spadną koszty tego wypompowywania. Nie? Dziękuję bardzo. Ja będę dalej, jeżeli pozwolicie. Dziękuję. Mam pytanie takie. Proszę mi powiedzieć, bo tu też jest ten, kto wymyślił, ewentualnie kto dał taki nakaz, żeby nagle zmieniać koło naszego Urzędu Miasta ogrodzenie? Pan burmistrz. Bo z tego co wiem, to jest ogrodzenie. Jest ogrodzenie, natomiast oczekiwanie konserwatora było takie, że mamy to ogrodzenie zmienić. Ja powiedziałem, jeżeli pozyskamy na to środki zewnętrzne, bo z naszych pieniędzy tego nie zrobimy, to możemy to zrobić ewentualnie wtedy. No i powiedział konserwator, że jak najbardziej, że oczekuje, że my to ogrodzenie zmienimy. Więc złożyliśmy wniosek. Proszę. Jaki był argument, żeby zmieniać to ogrodzenie? Ale to, jeżeli państwo chcecie, to przecież konserwatora możemy zaprosić czy na komisję, czy na sesję. 150 tysięcy. Tak, ale ja nie chcę się tłumaczyć za konserwatora. To jest 150 tysięcy, a my cały czas szukamy pieniędzy, których nie ma. Ale to pan burmistrz dokończy. To znaczy to, co powiedziałem. Ja mogę konserwatora zaprosić, jeżeli państwo chcecie, czy na sesję, czy na komisję. I niech on to wytłumaczy, bo ja za niego nie zamierzam się tłumaczyć. Bo to nie jest mój wymysł. Czy mogłabym jeszcze, bo tam 150, ale to są pieniądze z Polskiego Ładu, to nie są środki własne. Nieważne, ale można by było je wykorzystać na coś innego. No, prawda? Tylko musiał być wniosek przejść przez Polski Ład, nie tak akurat. Można by było, przecież bo to są pilniejsze sprawy w gminie jak płot, który mamy tak naprawdę. Nie? To były chyba na zabytki wtedy te pieniądze, nie? I to tylko można było. No właśnie. Znaczy ja też chciałbym. Pieniądze zostały pozyskane na ten cel. No, tak. Mam następne pytanie. Tutaj jest kwota 585 tysięcy i wydatki będą to bieżące na 24 przeznaczone między innymi na interwencyjne naprawy dróg gminnych, naprawa znaków drogowych, wymiana luster, malowanie poziome ulic, oznakowanie miasta, projekty zmian organizacji ruchu, czyszczenie kanalizacji deszczowej. Między innymi są tu takie podpunkty. No niestety w zeszłym roku, w tym roku nie były malowane w ogóle, że tak powiem, znaki drogowe na ulicach praktycznie, nie mówiąc już o sprzątaniu ulic i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to 585 to jest taka kropla w morzu potrzeb i nie ma możliwości więcej, tak? Na dzień dzisiejszy jest to taka kwota 585, ponieważ to są wydatki bieżące, bo to nie są inwestycje bieżące. Wiem. No i chcąc spełniać ten wskaźnik,
którym musimy, no na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, chyba że budżet 2023 zamknie się dobrze, zostanie dużo wolnych środków, wtedy będzie można pierwszą zmianą zmienić budżet i przerzucić na ten cel. Powiem tak, to znaczy jest to takie dla nas światło, jako dla radnych, że będziemy jednak pisać o właśnie nas, o przede wszystkim o malowanie tych poziomych znaków ulic, a przede wszystkim też naprawy dróg gminnych, te dziury, łatanie których się nie można doprosić. Więc skoro są te pieniądze, myślę, że na pewno za chwilę zaczną wnioski wpływać do urzędu, żeby od radnych, żeby to wykorzystać, te pieniądze, bo to są z bieżących. Jeszcze jeżeli chodzi o willę Anioł, czy pan coś może więcej powiedzieć, bo było takie ogłoszenie na forum w internecie, że są piwnice do wynajęcia w willi Anioł. Czy udało się kogoś namówić do tego? I co w ogóle będzie w willi Anioł? Co pan planuje w ogóle w willi Anioł? Znaczy, willa Anioł jest, z powrotem wraca, że tak powiem, jako miejsce kultury. Docelowo chcemy go przekazać naszemu Centrum Kultury, Sportu i Promocji, żeby w tej części, której była, mam nadzieję, że będzie jeszcze ciut większa ta sala wystawowa, żeby ona tam pozostała. Planujemy, żeby tam była również sala ślubów, bo praktycznie każda sesja, jak tutaj jest, państwo mamy ułożony tak jak teraz, taki jest układ. Natomiast jak przychodzi sobota, wszystko tu jest przestawiane, żeby tego nie było, więc tam będzie między innymi ta sala ślubów. Następnie stowarzyszenia zwróciły się do nas z prośbą, żeby im udostępnić miejsce, czyli Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Orkiestra Strażacka, Związek Podhalan, Związek Emerytów i Rencistów, ale również stowarzyszenie ci, co, nie. Ci, co w Lilianie państwo prowadzą. Bardzo dziękuję. Liliana Drzewniej, tak. Również ci państwo się zwrócili właśnie z prośbą, żeby im to miejsce tutaj udostępnić i właśnie to bierzemy pod uwagę. Natomiast co do samej piwnicy, jak państwo pamiętacie, tam była jedna taka mała piwnica, natomiast w drugiej części była piwnica na głębokość 140 cm. I wykonawca, który miał to zrobić, on sugerował, i byłem u państwa również z tym, bo mówiłem o tym, że sugerował, że jeżeli mamy zrobić coś takiego, to będzie w ogóle nieużytkowe, niewykorzystane, szkoda na to pieniędzy. On sugeruje, żebyśmy spróbowali to pogłębić i żeby można to było docelowo wykorzystać. I zwróciłem się wtedy z prośbą do konserwatora, czy wyraziłby na to zgodę, i powiedział, że tak, ale pod warunkiem, że nie będziemy robić nowych ani okien, ani wejść do tego budynku. No i to żeśmy zaakceptowali. I mamy tam pomieszczenia, jedno ma, z tego co pamiętam, 42 metry kwadratowe, drugie ma 38, a jedno ma chyba 24. Gdzieś obstawiam, że tam mamy gdzieś ponad 90 metrów kwadratowych. I to, co faktycznie dałem taką informację z zapytaniem, bo mieszkańcy, jak przychodzili do nas do urzędu, to najczęściej mówili tak, że oczekują, że skoro już jest to gminy, byłoby dobrze, żeby jednak ten budynek spełniał te oczekiwania, czego oczekują mieszkańcy. No więc tak jak pytaliśmy tych mieszkańców, to najczęściej sugerowali, że nie ma w tej części Rabki lokalu, który jest czynny przynajmniej do 23. To była pierwsza rzecz. I druga rzecz, o której mówili, byłoby dobrze, żeby to było tak jak w niektórych innych jeszcze miejscowościach czy miasteczkach, jest jakaś taka właśnie kawiarnia muzyczna. I gdy daliśmy tą informację, ja przynajmniej mogę powiedzieć tak, że na dzień dzisiejszy zgłosiły się dwie osoby zainteresowane, że chciałyby docelowo czymś takim się zająć, i powiedzieli tak, że poprosili, żeby im dać rozkład tych pomieszczeń, jaka to jest wielkość, i powiedzieli, że oni sobie to przeanalizują po nowym roku, że do nas wrócą. To znaczy, to jest tak, na ścianach jest cegła, żeby była jasność, natomiast sufit to są te stropy Kleina, takie półokrągłe, jak państwo kojarzycie, więc tutaj do zrobienia nie ma nic. Wszystkie sieci są tam sprowadzone, łącznie z ogrzewaniem, siecią. Trzeba byłoby, a jest taka możliwość, zbudować tam ubikację, bo to nie jest dokończone, ale woda, kanał, wszystko tam jest zrobione, odwodnienie jest zrobione. Także mam nadzieję, nie, posadzki nie ma. To już musiałby ktoś indywidualnie. Natomiast mam nadzieję, że się znajdzie ktoś, kto będzie tym zainteresowany. I tak jak mówiliśmy, że najbardziej zależy nam na tym, żeby tą lukę, tą pustkę wypełnić związaną z oczekiwaniami, co tam miałoby być. Także jedynym kryterium na pewno nie będzie, ile my na tym zarobimy,
tylko bardziej to, żeby spełnić te oczekiwania tego, co oczekują i mieszkańcy, i kuracjuszy. Tak, żeby to było otwarte i żeby to żyło. Tak. Mam następne pytanie. Czy jakieś młodzieżowe grupy zgłosiły się do tych pomieszczeń, że są zainteresowane? Czy tylko... Do mnie nie. Ja nie znam. Mogę kontynuować? Proszę. Dziękuję bardzo. Teraz mam pytanie, ponieważ tutaj jest wykazane również, że w ogóle są wypisane wszystkie zaciągnięte kredyty od 2013 roku, ale też kredyt zaciągnięty w 2023 na kwotę 9 200 000. I jest dalej, czytam, w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 6 427 785 zł z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na kwotę 4 870 70 zł. Wolnych środków jest to kwota środków, które gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku na realizację zadań w zakresie wodociągów i kanalizacji, to jest 1 457 000, oraz darowizny, które gmina otrzymała w 2020 roku na pomoc dla obywateli Ukraina, kwota 100 000, co pani skarbnik o tym mówiła. Czyli mamy już jeden kredyt w wysokości 9 200 000, a teraz będziemy już planujemy w następnym roku następny kredyt. Kredyt planuje się zaciągnąć na sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 1 074 000 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty przypada na 2024. Na ten cel planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 796 000. I moje pytanie, czy te 3 796 000 to jest dodać do tego 6 427 000, czy to jest ta kwota 9 200 000, bo nie suma. Wam tego uczciwie mówię, ale chyba wychodzi, że nie. Czyli tak jakbyśmy wzięli w tym roku 9 200, w przyszłym roku planujemy 6 4 270 plus na spłaty kredytów, z tego co tu jest napisane, i deficytu 3 700 000. Czyli to są dwa jak gdyby planowane kredyty w przyszłym roku. Znaczy, co do kwot będę prosił panią skarbnik, ale powiem tak, pamiętacie państwo, bo praktycznie każdego roku jak przyjmujemy uchwałę budżetową, to planujemy również pewien deficyt związany właśnie z planowanymi inwestycjami. Ale jak państwo wiecie, przynajmniej dotychczas we wszystkich tych latach nie zwiększyliśmy zadłużenia, zmniejszyliśmy go jeszcze o 5,5 miliona. Natomiast kwotę, którą pani radna tutaj podała, 9 200 000, prosiłbym, żeby pani skarbnik podała, ile faktycznie wzięliśmy z tej kwoty, bo to było do tej kwoty, ale myśmy tej kwoty w tej wysokości nie wzięli. Bardzo bym prosił pańska. Chciałabym to dokładnie wytłumaczyć, ale nie wiem, jak to wytłumaczyć. 9 200 000 mieliśmy zaplanowany kredyt w tym roku do wzięcia. Zaciągnęliśmy 8 milionów. I było to w grudniu chyba kiedyś taka zmiana, gdzie zmniejszaliśmy te przychody z tytułu kredytów, ten 1 200 000. Więc 2023 rok wzięliśmy kredyt w wysokości 8 milionów. To, co mamy zaplanowane, to 4 870 000. To jest kredyt, ale już do zaciągnięcia w 2024. Tak, to czytałam tak. Więc jeżeli będzie się realizował budżet tak, jak się będzie realizował, nie będziemy mieć żadnych innych dochodów dodatkowych, większych wydatków, to ten kredyt pewnie w takiej wysokości zaciągniemy, ale on może ulec zmianie czy w jedną, czy w drugą stronę. Ale chciałabym wam powiedzieć, że kredytów to my mamy, bo my zadłużenie w ogóle mamy większe, bo zadłużenie mamy tam ponad 25 milionów, czy jakoś jest zadłużenie. Tak? Chyba tak jest na koniec. Więc to nie są tylko te kredyty z tamtego roku, z przyszłego, tylko to mamy kredyty jeszcze od 2013 roku, które musimy spłacać. Ale nie takiej wysokości. No różne były, w różnych latach. 400 tysięcy, a nie 8 milionów. Nie 8 milionów. No, ale to i nie następne 6.
No nie 6, tylko 4,870. Tak, ale to nie rozumiem w takim razie tego zapisu, który przeczytałam w takim układzie. To nie, ja przeczytałam, to nie przychody, jest mój wymysł. Bo tam jest to przychody. Nie jest mój wymysł. Ja czytam to, co mam w ręce. Ale przypadnie czyta pani radna teraz paragraf, niech mi pani powie to 6 milionów, z czego to inaczej, było? Inaczej, rozchody w 2024 no, roku 3700. Zaplanowane na 3 790 000. Tak, no rozchody, czyli spłata kredytów, które musimy spłacić, które są kredyty i terminy i teraz spłaty. Powiem, kwota długu planowana na dzień 31 grudnia 2024 wynosi 26 676 000. I pani radna, to pani czyta z WPF-u pewnie, tak, bo to było w WPF-ie. Tak. Wtedy w listopadzie było 26, ale... jest podane koniec grudnia 2024, czyli za rok. Ale... czeka nas takie zadłużenie. Ale później były wysłane na pewno zmiany i zadłużenie to zmniejszyło się o 1 200 000. Więc w tych zmianach, materiałach, które wysłane były 20 grudnia, tam już nie było 26, tylko 25 zadłużenia. To i tak jest duża kwota. To i tak jest bardzo duża kwota niestety i przerażająca w tym momencie. Proszę, zadłużenie w sumie od 2018, jak pan burmistrz przejął i teraz, no to jest takie samo. Nie uległo zwiększeniu. Powiem tak, mam taką uwagę na koniec, bo myślę, że to, co chciałam, powiedziałam. I uważam, że nie do końca można tu teraz już dyskutować nad pewnymi rzeczami. Mam po prostu taką uwagę. Kończymy kadencję, bo taka jest prawda. I powiem szczerze, że przez 5 lat czekałam na to, żeby choć raz pan burmistrz zaproponował, zróbcie komisję budżetową, usiądźmy wszyscy i pochylmy się nad projektem budżetu. Co byście chcieli, żebyśmy wprowadzili, w jakiej rubryce, co ewentualnie i tak dalej. Bo pana pisma pod koniec roku, że proszę, żeby radny jedno zadanie zgłosił i może być wzięte pod uwagę tłustym drukiem, jest tak napisane, jak będą pieniądze, czy to jest już tak jak gdyby zastrzeżenie, to powiem, w tym momencie nic nie dało. Brakuje mi tej pracy nad tym projektem. Myślę, że wtedy nie byłoby takiej dyskusji tutaj, bo każdy by był świadomy, o czym żeśmy rozmawiali, co żeśmy projektowali w budżecie na następny rok, kto co uzyskał, czego ktoś nie uzyskał, albo kto będzie czekał na przykład w kolejce do tego, żeby dostać jakieś środki. Tego mi bardzo brakowało. Dostaliśmy gotowca jak zwykle. Jak to zawsze bywa, każdy budżet jest gotowy, my tylko od nas się tylko wymaga przegłosowania. I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre, bo tak jak mówię, myślę, że inaczej by może te budżety wyglądały i nie byłoby tyle uwag do budżetów i pretensji radnych. Nie wszystkich oczywiście, bo są tacy, którzy są przychylni, ale są radni, którzy mają dużo uwag do pewnych, do budżetów i może by to było inaczej wtedy wyglądało. Dlatego moja uwaga taka, nie doczekałam się za tej kadencji niestety, nie wiem co będzie dalej, że po prostu jak gdyby w projektowaniu budżetu nie są brani radni pod uwagę. Od nas się tylko wymaga głosowania. I to też się źle patrzy, czy tak głosujemy, czy tak głosujemy. Przykre jest to, naprawdę przykre, że nie mamy możliwości w tym współuczestniczyć, a nie dostawać tylko gotowce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz odniesie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja powiem tak. W momencie, kiedy państwo zostaliście radnymi, a ja burmistrzem, mówiłem wtedy od razu, bardzo proszę przyjąć kolejność działań, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, bo tych oczekiwań było, jest i będzie bardzo dużo. Dla mnie lepszym rozwiązaniem byłoby, żebyście państwo przyjęli to, niż żebym ja miał ustalać jakieś tam priorytety. Natomiast gdy nie zostało to przyjęte przez te 5 lat, to powiem tak, i to do państwa też mówiłem, że tam, gdzie to będzie możliwe, będę składał dokumenty i wnioski. Jeżeli się uda pozyskać dofinansowanie, zrobię wszystko, żeby te inwestycje wykonać. No i tak też robiłem. Dziękuję bardzo. Pan Paweł zgłaszał się do głosu? Pan Paweł? Nie, nie, już nie. Dobrze. Pan Marek, proszę bardzo. Ja bym miał takie pytanie. Ile będzie kosztował nas Sylwester w tym roku? To jest pierwsze pytanie. Druga sprawa, troszkę bym się tutaj też odniósł do tych inwestycji. Naszym zadaniem radnych było zawsze jak co roku składanie jednego zadania zgodnie tutaj z regulaminem, ze statutem RAPKI i tak dalej. Więc każdy radny
jak co roku składał takie pisma. Podczas tej kadencji dowiedzieliśmy się, że niektóre drogi niestety nie mogły być realizowane ze względu na to, że na przykład nie były we władaniu gminy i tak dalej, co wychodziło, jak to się mówi w cudzysłowie, w praniu, tak? Ale każdy radny pilnował swojego osiedla, składał wnioski, składał interpelacje i tak jak powtarzam, co roku myśmy o te zadania wnioskowali. Więc troszeczkę taki zarzut tutaj do rady, że powinniśmy jakąś listę zrobić. No, dla mnie lista się kojarzy z innymi rzeczami. Jako radny i tu jak wszyscy radni składaliśmy te wnioski, interpelacje i tak dalej. No, zadałbym też pytanie takie, no, skoro w ten sposób tutaj rozmawiamy. Też bym chciał uzyskać odpowiedź, czy na przykład moja boczna Kasprowicza była złożona do powodziówki, gdzie wielokrotnie była zalewana, zresztą ta droga była zmyta, bo była, prawda, dwa razy była poprawiana. Dlatego też się, nie wiem, czy mam się dziwić, że nie było złożone, czy było złożone i ewentualnie nie spełniała jakichś norm do dróg powodziowych. To też takie chciałbym właśnie rzeczy wiedzieć. I tak jak mówię, no, zarzucać trochę tutaj radzie, że czegoś żeśmy tu nie dopełnili, no, uważam troszeczkę nie jest to stosowne. Tym bardziej, że tu każdy jak radny siedzi, no przecież składał te wnioski, prawda? I tutaj jeżeli jest tworzony budżet, no to powinno... Tak, co roku składamy tutaj te wnioski i tutaj, jeżeli jest tworzony budżet, powinny być te aspekty wszystkie wtedy brane do danego zadania. Bo wiadomo, każdy tutaj walczy o swoje i nie oszukujmy się, że tak jest. Ja się cieszę, że u mnie się dało zrealizować i dziękuję za to, że się tam ta Kasprowicza, Tetmajera udała dzięki tym dotacjom, prawda? Ale tak jak mówię, tutaj wszyscy radni składali. Jednym się udało coś uzyskać, drugim nie, ale to tylko też dlatego, z tego co tu widzimy i przez całą tą kadencję było, dlatego że na przykład droga nie miała zgód, nie była przeprowadzona formalnie, więc to też nie jest wina radnych, że coś nie było, prawda, tu dopełnione. Kolejna sprawa tutaj. Budżet na 2024. No, jest tu też opisane, prawda, że przygotowany projekt budżetu na rok 2024 spełnia podstawowe warunki planowania budżetu. Jednak różnorodność wydatków, obligatoryjne i fakultatywne ujęcie ich w budżecie, powiększone o spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, nie pozwala na zbilansowanie tego budżetu, prawda, samymi tymi dochodami, dlatego są zaciągane te kredyty. Ja to rozumiem, tylko właśnie, jeżeli mamy różnorodność tych wydatków i tak dalej, to tak jak tutaj wcześniej pani radna może wytyknęła, ale prawda tutaj zwróciła uwagę na wydatek. Raptem te 50, prawda, na tą rogatkę. Tutaj załóżmy ten Sylwester. No, wprawdzie to jest na 2024 budżet, nie na 2023, ale suma summarum, takie małe wydatki robią dużą sumę, prawda? Więc no, uważam, żeby się jednak zastanowić nad wydatkiem i nad tą rogatką i nad innymi rzeczami, które są może mniej istotne. Kwestia tu była poruszana, że jest nieefektywne ściąganie i tak dalej. No, powiem tak, jeżdżę często, obserwuję, no, tych samochodów jednak jest mało na tym parkingu z tego co się widzi. Nie wiem, czy taka inwestycja się szybko zwróci. No, skoro już mamy ten parkomat, to niech zostanie na razie ten parkomat tam i te 50 tysięcy przeznaczyć na jakiś nawet remont drogi. Tutaj mieszkańcy byli nawet na to przeznaczyć i mieliby zrobione, czy na załatanie tych ubytków, o które ja też proszę, bo do tej pory niestety bujamy się po tych w tym momencie dziurach. W ostatnim czasie Górna Kasprowicza też. No, zalana była, podmroziło, lodowisko mamy znowu i
tak są wyrzucane te pieniądze w błoto. Więc bardzo bym prosił, aby właśnie no, takich uwag do radnych nie wysuwać, tym bardziej, że tak jak mówię, każdy tu radny walczył o swoje do końca i walczy do tej pory, składa i jest to wszystko przecież i na BIP-ie każdy mieszkaniec może sprawdzić i my też wiemy przecież tutaj z tych obrad, czy to sesji, czy komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz odpowie. Panie przewodniczący, szanowni państwo. A, burmistrz, a przepraszam. Po kolei, może ten Sylwester. Sylwester to proszę jednak z dyrektorem centrum rozmawiać, bo nie my organizujemy jako gmina, tylko on to miał w założeniach swojego budżetu już w tamtym roku i to organizuje nasze centrum. Ja się odniosę do tego Sylwestra. Był czas taki, że pan burmistrz do nas przyszedł i mieliśmy tu zadecydować, czy będą fajerwerki, czy miał być, czy te laserowe pokazy, a tutaj teraz w tym momencie, no z tego co słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, mają być fajerwerki, gdzie no jakoś fajnie było, jak były te pokazy, prawda, laserowe. Powiem tak, ale to jest zadanie przekazane do dyrektora centrum i on decyduje, jak to będzie wyglądało. I jeżeli już o to chodzi, to proszę jeszcze jego pytać. Jeżeli chodzi o rogatkę, to już powiem. Proszę pamiętać, pamiętacie państwo, jaka była dyskusja, że mieszkańcy chcą wejść na cmentarz i że nie mogą wejść, że każdy musi płacić. Założenie jest takie tej rogatki, że robimy kartę mieszkańca i będzie można po prostu wjechać na ten parking i spokojnie sobie pójść na cmentarz, żeby nie było tej płatności, bo takie było założenie i taka jest idea co do tej rogatki, akurat konkretnie przy cmentarzu. I uważam, że to by nam ostatecznie rozwiązało ten problem. Kolejna kwestia, to o czym pani skarbnik bardzo często mówiła i myślę, że państwo kojarzycie, wydatki bieżące. Samo łatanie dziur nie naprawia nam dróg, bo ostatnio na sesji pan Skibiała powiedział tak, że u niego na drodze już nie będzie co naprawiać, tylko trzeba będzie robić nową drogę. Wszyscy państwo wiecie, że wiele z tych dróg było zrobione kiedyś, w takim stanie są, jakim są, a niektóre nie były zrobione nigdy. I efekt tego jest taki, że tak, o czym pani skarbnik mówi ciągle, że jeżeli dajemy pieniądze na wydatki bieżące, a nie na inwestycyjne, to mówiąc krótko, gonimy w pętkę i nic z tego nie będzie tak naprawdę. Natomiast musimy jednak szukać rozwiązań takich, żebyśmy mogli robić sukcesywnie te drogi. I chcę powiedzieć również taką rzecz. To, o czym pan też już wspomina, panie Marku, że jeżeli radni zgłaszają i nawet jak się czasami któraś z tych inwestycji nie znalazła, to nie oznacza, żeśmy o niej zapomnieli. Bo proszę mi wierzyć, że naprawdę staramy się w miarę możliwości, jeżeli tylko się udaje pozyskać środki, żeby te inwestycje realizować. I nie wierzę, że jest ktoś z państwa radnych, który powie, że nie zrobiliśmy nic tam, gdzie on jest, bo staramy się patrzeć przez pryzmat całej gminy, wszystkich, że tak powiem, i osiedli, ale również i sołectw, żeby te inwestycje, na które możemy jeszcze pozyskać środki, żeby bezwzględnie je pozyskiwać i żeby te inwestycje wykonywać. Natomiast dla mnie byłoby wygodniej, gdyby została przyjęta tam jakaś kolejność i gdybyśmy to robili, natomiast nie została przyjęta, to tak jak do państwa też mówiłem, będziemy składać tam, gdzie to jest możliwe i postaramy się te środki zdobyć. No i tam, gdzie się to udaje, po prostu te inwestycje, te zadania realizujemy. I też przychodzę do państwa i proszę o to, żeby taką czy inną inwestycję, mimo że na przykład nie była w budżecie, żebyście państwo zaakceptowali i żebyśmy zrealizowali, bo się nam udało pozyskać środki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jeszcze takie pytanie w takim razie, skoro to jest inicjatywa Centrum Kultury i Sportu, dziękuję. To dlaczego my za to płacimy? A kto to za to zapłaci, za Sylwestra? Nie, to są pieniądze z budżetu naszego. Nasze centrum otrzymuje dotacje i to jest z tych pieniędzy. Plus zarabiają sami, bo prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą kino. Ale to jest z tej kwoty, którą dostali na ten rok, tak? Czyli dodatkowo nie dostali żadnych pieniążków na Sylwestra. Nie, 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 nie. Muszą z tych pieniędzy, których mają, po prostu zrobić Sylwestra. Teraz pan też powiedział o tym, że będą karty mieszkańca dotyczące parkowania przy cmentarzu. Czyli wszyscy, czyli tak jak mówię,
prawie 12 tysięcy chyba ponad jest w Rabce samych mieszkańców. Nie mówię o sołectwach, chociaż na cmentarzu Orkana są jeszcze groby niestety z sołectw, bo nie wszyscy przenieśli na swoje cmentarze. Czyli tyle wydamy po prostu kart ulgowych na parkowanie przy cmentarzu, tak to zrozumiałam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w pierwszym etapie braliśmy pod uwagę 5 tysięcy kart. Tylko 5 tysięcy? W pierwszym etapie. A w drugim? To zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. No bo wie Pan co, bo w tym momencie, to tak jak mówię, no jeżeli wszyscy mieszkańcy mogą korzystać, no to wszyscy przyjdą po te karty w tym momencie. Za darmo nie dostaną. To zrobimy wszystko, żeby dać wszystkim mieszkańcom, którzy przyjdą. Dziękuję bardzo. Dobrze, bo tam Pan Skipiała. Proszę Państwa, wszyscy mamy tu rację, należałoby listy tworzyć, należałoby programy tworzyć, tylko jeżeli nie mamy pieniędzy, to tak jak mówimy, no pewne te zadania robi się na łapu-capu. No niestety tak to wychodzi, ale jeżeli radni chcą mieć, jakby powiedzieć, żeby te zadania w ich dzielnicach czy w ich obwodach zostały wykonane, to niestety muszą podjąć też, jak powiedzieć, takie nietypowe zadania, jak na przykład podwyżka podatków. Jeżeli, proszę Państwa, jeżeli my tracimy 2,5 miliona przez to, że nie podnieśliśmy o parę groszy podatków, to skąd my mamy na to brać? Druga wersja. Jeżeli my nie mamy żadnych pieniędzy, to choćby pan burmistrz pozyskał pieniądze, to my musimy mieć na swój wkład. Jeżeli nie mamy na swój wkład, to choćbyśmy pozyskali, to musimy najwyżej je zwrócić. To jest jedno. Z drugiej strony takie mówienie, że burmistrz czegoś nie dopilnował, że tam nie zrealizował. No przecież budżet tworzymy, znaczy nie może nie my wszyscy tworzymy, tylko tworzy budżet, przedstawia nam, ma się, jest czas do odniesienia się, do wniesienia uwag, tego i tak dalej. To nie jest tak, że my nie mamy w tym temacie nic do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję pan Michał. Ja chciałem tylko dodać, bo pan Marek podsunął właśnie myśl o tym fajerwerkach. Przeglądnijcie środki społecznościowe z poprzednich lat. Nie było fajerwerków, nie było imprez sylwestrowych. Gromy się posypały, gromy i że się lekceważy w czasowniczu i tak dalej. Oczywiście nie jestem za tym, żeby wybuchy były i tak dalej, bo zwierzęta, bo to, bo tamto. To jest, ale tego typu rzeczy jak powitanie Nowego Roku w formie jakiejś uroczystej, w formie jakiegoś naprawdę dobrych występów zespołu, czy te powinno być. I dlatego na to środku nie żałujmy, bo mamy środki przecież na tak zwaną środki reprezentacyjne, czyli na tak zwaną promocję. I każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w budżecie planowane są też oprócz inwestycji środki na promocję, na zewnętrzny wizerunek Rabki. Jeżeli my się zamkniemy tylko w drogach, tak jak w liście otwartym poruszył sprawę pan publicznie, że tylko burmistrz zalewa Rabkę smołą, w związku z tym niech ludzie przynajmniej widzą, że trzeba też troszeczkę w inny sposób. A to, że ja się nie zgadzam wcale z wystąpieniem pana publicznie, moje nazwisko, bo to jest, on się podpisał, list publiczny do burmistrza. Nie zgadzam się z jego wszystkimi pomysłami ze względu na to, że drogi, które zostały w Rabce pozostawione po spadku, to i tak jest sukces, żeśmy tyle zrobili. To jest burmistrza i nasza sprawa. Musicie zrozumieć, że dzięki temu, że podchodzimy do tego, żeby tą Rabkę jako tako po prostu z tych bałaganów, dołków i innych rzeczy zrobić, to i tak jest dużo zrobione. A to, że będzie jakaś impreza, panie Marku, bez huków, bez krzyków, rozumie, ale na to nie żałujmy pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję. Pani, moment. Pan Paweł, pani Dorota. Chciałem się odnieść do zarzutu troszeczkę.
to spoko. To ja, pan Paweł ten był pierwszy. Dobrze. Tylko chciałbym się tutaj odnieść do tych rogatek. Właśnie chciałbym zapytać, ile zarobiliśmy na tym parkingu i jaki jest koszt utrzymania tego parkingu na obecną chwilę. Czy na przykład te pieniądze, które idą na jakby zatrudnienie tych osób, żeby na przykład obsługiwały ten parking, nie równają się tym kosztom, które... Panie radny, na pewno to były gdzieś opłaty około 200 tysięcy, to co wpłynęło z dochodów. Tak. Na pewno koszty są dużo mniejsze, ale jaka kwota, to musiałabym policzyć. No bo mówimy o rogatkach, które by ile kosztowały? To 50 tysięcy jest zaplanowane w projekcie. No ale myślę, że wynagrodzenie w całym roku to też jest gdzieś w granicach 30 tysięcy. Możliwe. No 50 podzielić na 12 miesięcy wychodziłoby tylko po 3004, nie? Brutto. No w takich granicach ta różnica tutaj, ja mówię o rogatkach. Na pewno w takich granicach. Gdyby wprowadzono to rogatki, to nie jest taka różnica duża, żeby nie można było ich zamontować. Te pieniądze się wydaje na osoby, które no niestety kontrolują i jakby to jest, kontrolują, czy są bilety, nie? Oczywiście o tym mówię, które są jakby kosztem tego parkingu, nie? Czy osoba... Pani Olu. Przepraszam, jest kolejność, bardzo przepraszam. Dobrze. Dobrze. Pani Dorota, pan Marek, pani Ola. Bardzo dziękuję za to, że mogę dojść do słowa. I mam taką konkluzję na koniec, ponieważ jest to już ostatnia sesja budżetowa i pewnie nie będzie już mi dane zabrać głosu. Chciałam powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, mianowicie o tej kadencji, całej kadencji, która była bardzo trudną kadencją, bo tutaj nikt nie wspomina o tym, że mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę na Ukrainie, mieliśmy inflację. W związku z tymi nieprzewidywanymi działaniami no nastąpiło i napiętrzyło się masę problemów, między innymi inflacja, między innymi to, że na wiele zadań mieliśmy zaplanowane pieniądze. Okazało się w trakcie, że trzeba wyłożyć dużo, dużo więcej. Nawet przekraczały niektóre inwestycje 50% zwyżkę. Ale co chciałam powiedzieć? Jedną rzeczą, która na pewno nie była planowana i była nieoczekiwana, no było to osuwisko na ulicy Zakopiańskiej. Wielu z nas chciało oczywiście i nadal chce w swoich okręgach poczynić pewne inwestycje. Ja tutaj odniosę się do mojego sołectwa. Ja osobiście od początku za każdym razem łącznie z sołtysem składaliśmy pismo o remont chodnika w stronę Rokicin. Była dla nas to priorytetowa sprawa związana z bezpieczeństwem przede wszystkim ludzi, którzy tam chodzą i korzystają. Ale wcześniej była zaplanowana, oczekiwana długo szkoła. Więc chciałam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna za to, że udało się to zrealizować, ponieważ Chabówka czekała na to w poprzednich kadencjach kilkanaście lat. W międzyczasie nadarzyła się okazja do wyremontowania dwóch budynków oświatowych, które nie były remontowane od praktycznie II wojny światowej. Więc wiecie państwo, bo byliśmy na wizjach, jak to wyglądało i trzeba było odstawić inne rzeczy i na coś się zdecydować. I w wielu przypadkach w waszych rejonach było tak samo. Trzeba było iść na kompromis, zrobić to, bo były sprawy pilne, ważne, mniej ważne. Ja osobiście mam niedosyt, bo wiem i dzisiaj usłyszałam, że ważność dokumentacji czy projektowa jest 3 lata. Mam nadzieję, że w przypadku projektu chodnika była to kwota, do dzisiaj doskonale pamiętam, 194 tysiące. Na projekt tego chodnika, że ta kwota nie zostanie po prostu przysłowiowo mówiąc zmięta i wrzucona do kosza, bo by świadczyło to o wielkiej niegospodarności. Jednak 200 tysięcy sobie od tak odpuścić i wrzucić do kosza. Mam nadzieję, że moi już następcy będą dalej realizować ten projekt i ten projekt będzie w końcu skończony. Ale to nie jest tak, że myśmy po prostu o to nie składali, bo jeżeli ktoś przeczyta te interpelacje, wnioski, to było. I wiem, zdaję sobie sprawę, że dzisiaj należy wszystko odłożyć
i pochylić się nad ulicą Zakopiańską, bo to jest naprawdę priorytet w tej chwili, niezaplanowany, bo nikt z nas tego nie chciał, żeby stało się tak, jak stało. To jest być albo nie być dla niektórych mieszkańców, którzy tracą po prostu swoje dochody, tracą środki do życia. I w związku z tym moje pytanie, pewnie już jedno z ostatnich, brzmi: co z dotacją od wojewody? Jakie są plany związane stricte z tą inwestycją, z ratowaniem tej ulicy i jakie są prognozy, kiedy ta droga zostanie po prostu naprawiona? To jest wszystko. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłam się podzielić swoimi odczuciami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się odniesie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o ulicę Zakopiańską, to na dzień dzisiejszy kolej kończy swoją część inwestycji i deklaruje, że wykona inwentaryzację, o której żeśmy mówili od samego początku, ponieważ oni robili czopowanie tego na głębokość 21 metrów. Tyle było w skarpę. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, mówiłem państwu ostatnio na sesji, bo akurat to było wtedy, kiedy byłem u wojewody. Umówiliśmy się z wojewodą po nowym roku i wojewoda deklaruje, że postara się nam pomóc, żeby te środki zdobyć i żebyśmy tę inwestycję wykonali. Jak państwo macie przed sobą budżet, myślę, że widzicie państwo w tym budżecie również, bo my musimy mieć tam zabezpieczone 20% swoich pieniędzy, czyli mamy tam zostawiony 1 000 000 zł też na tą inwestycję. I mam nadzieję, że będziemy mogli tę inwestycję wykonać. Zgadzam się z tym, że też uważam, że to jest priorytetowa sprawa. Na dzień dzisiejszy na pewno właśnie Zakopiańska plus szpital to są naprawdę dwie najważniejsze rzeczy, na których na pewno trzeba będzie się skupić w przyszłym roku. No nie mówiąc o tych wszystkich innych zadaniach, nawet które mamy wpisane tutaj w budżecie, ale te na pewno są to priorytetowe zadania. No, dziękuję bardzo. Pan Marek. Ja bym się chciał odnieść tutaj do wypowiedzi wcześniej tutaj pana radnego Roberta Skipiały. Poruszył tutaj kwestię podatków, że przez to, że nie były podniesione, to tych inwestycji nie ma. Panie radny, to tak do końca nie jest i tak też całkiem nie działa. Nie mówię, że mówię nie całkiem. Po pierwsze, podał pan tutaj kwotę, że straciliśmy 2,5 miliona. No, z tego, co tu na spotkaniu było nam przedstawiane, to z podatków miało wpłynąć około 1 000 000. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, stwierdził pan tutaj, że to jest tylko kilka groszy, prawda? Powiem tak, ja już takie wypowiedzi kiedyś tu słyszałem, też za poprzedniej kadencji, też miało być kilka groszy. Dla jednych kilka groszy to jest kilka tysięcy złotych w skali roku. Bo jeżeli ktoś ma duże powierzchnie handlowe, ktoś ma duże posiadłości tak zwane gruntowe, to te kilka groszy robi kilka tysięcy. Więc tutaj raczej bym odpuścił taką polemikę, czy było to dobre, czy nie. Ja uważam, że tutaj tą decyzję, którą podjęli, większość radnych podjęła, czy było równo, nie pamiętam, myśleliśmy po pierwsze o przedsiębiorcach, którzy prowadzą tutaj działalność, jak i również o mieszkańcach, którzy też już za swoje dostali po kieszeni innymi kosztami i też wypowiadałem się tutaj, że dopóki jestem, będę tutaj walczył o to, żeby tych podatków jednak nie podnosić. Dlaczego? Dlatego, że z moich informacji, pewnych informacji wynikało, że część przedsiębiorców się wynosiła i wyniosła. Druga część, za co mi też dziękowali, planuje się wynieść. Tak czy tak, na pewno wpłynie i pan burmistrz się o tym dowie, wpłyną wnioski o to, znaczy no, będą zamykane tutaj, znaczy działalności będą przenoszone gdzie indziej, o czym też wspominałem, bo też część tych osób nie lubi takiej niepewności na rynku. W związku z powyższym tutaj takie przepychanie, czy w tą stronę, czy w tą, raczej nie ma sensu. Druga sprawa, tutaj było podkreślane, że i tak z własnych środków byśmy tego nie robili. To jest 1 000 000. Patrząc na cały budżet i całokształt tego wszystkiego,
Mogliśmy tam zaoszczędzić w paru inwestycjach, czegoś mogliśmy nie zrobić i tak dalej, prawda? W związku z powyższym ja uważam, że zatrzymanie cen na tym poziomie, na tym poziomie, na którym żeśmy zatrzymali, aż tak na pewno nie uderzyło. Dla niektórych twierdzenie jest, że uderzyło. Po pierwsze, jakbyśmy się cofnęli o rok i dwa na sumę i wysokość tych podatków, myśmy mieli w okolicy jedne z większych podatków. Czyli gdybyśmy mieli takie podatki w sumie, jak porównywaliśmy tu Mszane i inne miasta ościenne, to byśmy i tak mieli mniej, panie Robercie, dochodu za zeszłe lata. Ponieważ mieliśmy i tak ponad stan w porównaniu do innych, mówię, to i tak byliśmy troszkę do przodu. Dlatego uważam, że tutaj taka polemika, czy to było dobre, czy nie, czas oceni. Ja uważam, że czas i tak nas ocenią, mieszkańcy i tak dalej. W związku z powyższym, ja tak tu nie przeszła ta uchwała o podatkach, prawda? Ja chroniłem przedsiębiorców, chroniłem mieszkańców. Odniosę się też do wypowiedzi pana radnego Michała. Wybrzmiało to tak, jakbym był przeciwko Sylwestrowi. Nie, ja tylko chciałem poruszyć kwestię tutaj, ile to kosztowało, bo mi chodziło o te fajerwerki. Z tego względu, że na forach internetowych, no jednak też mieszkańcy tam sugerowali, żeby tych fajerwerków nie było. Jestem za imprezami, bo sam lubię się bawić, kto mnie zna, to wie. W każdym bądź razie, dokładnie, uważam, że tak jak pan tu, Michał, tak poruszył, że trzeba przywitać Nowy Rok, sam go witam i tak dalej, i też bym poszedł pod muszlę koncertową, przywitał, gdybym mógł, nie mogę z pewnych względów. Pewnie za kilka lat przyjdę i powitam ten Nowy Rok, ale pytanie tutaj, czy muszą być te fajerwerki? Był tu okres taki, że był pokaz fajnych tutaj, świetnych tutaj takich rozbłysków, laserów i tak dalej. O to mi tylko chodziło, dlatego chcę sprostować, żeby nie było odebrane, że tutaj moja osoba i tam inni radni są przeciwko. Nie, nie, nie. Nie jestem przeciwko. Niech się mieszkańcy bawią hucznie razem ze mną w inny sposób, ale też się będę bawił, więc dziękuję bardzo. Pani Ola teraz. Ja mam tylko jeszcze takie pytanie, proszę mi powiedzieć, bo tu była kwestia jak gdyby obliczania, ile nas będzie kosztować, czy nie kosztować pracownik. Pracownik, który w tej chwili jest w Urzędzie Miasta, prawda, on ma to w swoim zakresie czynności obowiązków, że chodzi po parkingach i sprawdza te opłaty, tak, wystawia mandaty. To nie jest dodatkowa osoba zatrudniona tylko i wyłącznie na parkingi. Czyli to jest osoba, która po prostu to wszystko robi. To nie dotyczy jednego parkingu przy Orkana, tylko kilku parkingów. Ale dodatkowe pieniądze płacone za to, tak? Dodatkowe ma? Tak. Nie, tam było w zakresie obowiązków chyba, żeby... Czyli nie ma dodatkowych. Czyli nie ma dodatkowych na to pieniędzy praktycznie, tylko wykonuje w ramach swoich obowiązków, które wykonuje, prawda? Tak to... Nie, pracuje w Urzędzie Miasta, tak? Pracuje w Urzędzie Miasta. Tak. I ma w swoim zakresie obowiązku chodzenie po parkometra. Nie pracuje. Ja nie wiem. Tego nie wiem, jaki ma zakres obowiązków ten pan. W każdym czy pani. W każdym bądź razie mam jeszcze tylko jedno pytanie. Wskazanie właśnie wydawania tych 50 tysięcy, tych 150 tysięcy nagle na ogrodzenie urzędu, to już mamy wsumując 200 tysięcy. 200 tysięcy to myślę, że już jest jakiś projekt na drogę na ulicy Poniatowskiego, gdzie tu byli mieszkańcy i prosili. W związku z tym są już pieniądze. Pan ostatnio tak powiedział, szukajmy tych pieniędzy. Wskazuję te pieniądze, proszę bardzo. Można tych pieniędzy na przykład nie wydać. Na szlabany można nie wydać. Na razie na płot, zwłaszcza, że się ciężko rozmawia z panem konserwatorem, więc można go przesuwać jakoś w decyzjach. A można te pieniądze spożytkować na przykład na remont tamtej drogi, która naprawdę wymaga generalnego remontu. I stąd moje sugestie były. Szukajmy pieniędzy, pan powiedział. Próbowałam wskazać, wskazałam, gdzie są takie pieniądze i ewentualnie można by było je wykorzystać. To tyle na dzień dzisiejszy. Chciałam tylko tyle powiedzieć, że osobisko w Chabówce niestety
To tak jesteśmy w lepszej sytuacji w Kasińce chyba z tego co wiem, bo tam jest dramat tragiczny, tam jest ta sprawa tego osuwiska. Myślę, że ja tak myślałam, przepraszam, i tu nawet żeśmy z koleżanką dyskutowały, że można było pewne rzeczy wstrzymać w tym roku, które nie były priorytetowe, a skupić się na tym osuwisku, żeby jednak pomóc tym mieszkańcom, żeby jednak te środki skumulować i zacząć to robić. I zacząć to powoli robić. Jest to duże utrudnienie. Tak naprawdę tak samo nie tylko dla mieszkańców, ale dla osób, które no nawet tranzytowo przyjeżdżały przez Rabkę i widziały, że taka miejscowość jest i że ta miejscowość tu żyje i ma wiele atrakcji. Też żeśmy dla turystów wybudowali stację ładowania elektrycznego tak naprawdę, bo mieli przyjeżdżać z Zakopianki i, że tak powiem, ładować samochody. No nie korzystają z tego tak naprawdę, bo omijają Rabkę, bo po coż tu będą wjeżdżać, jak tak naprawdę nie ma sensu robić kółka. To tak na marginesie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się odniesie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, odniósłbym się do tych rzeczy. Jeżeli chodzi o ogrodzenie, to te pieniądze możemy wykorzystać albo na to, albo oddać. Nie ma innej opcji. Niestety. To są celowane pieniądze na konkretne zadanie, więc nie ma takiej możliwości. Druga sprawa, wprowadzenie tej rogatki. Chciałem, żebyśmy zapoczątkowali między innymi tą kartę mieszkańca, bo było tych uwag, jak państwo wiecie, jak zostały wprowadzone te płatne parkingi, było dość dużo uwag, że mieszkańcy powinni jednak mieć jakieś preferencje. Ja jestem tego samego zdania i tu taką możliwość byśmy dali, tym bardziej, że faktycznie, tak jak tu zostało też dzisiaj już powiedziane, większość z nas ma na tym cmentarzu parafialnym kogoś bliskiego i podejrzewam, że ten cmentarz odwiedza, więc ta byłaby ta możliwość. Co do osuwiska, my przez ten rok, który minął, to nie było tak, żeśmy nic nie robili, bo proszę zwrócić uwagę, że trzeba było zrobić odwierty geologiczne, rdzeniowe, trzeba było zrobić całą dokumentację, trzeba było zrobić dokumentację budowlaną, uzyskać te pozwolenia i my to wszystko mamy. Natomiast nawet gdybyśmy to mieli wcześniej, nie było opcji, żeby wejść na ten nasyp, ponieważ PKP się nie zgadzała, że do momentu, dopóki oni nie zrobią swojego palowania, to nie ma takiej opcji, nie ma zgody, żeby wjechać na tą maszyną 50-tonową lub cięższą. To z tego wynikało. Dobrze, to pani, pan Robert i pan Darek. Ja tylko chciałam powiedzieć tyle, że jeżeli chodzi o te karty dla mieszkańców, to mnie się kojarzy tak, jak mają na przykład w większych miastach, że na przykład parkuję na ulicy, bo mieszkam w tym domu i w tym momencie sobie wykupuję kartę mieszkańca i mogę sobie tu parkować. Mam to miejsce zagwarantowane, bo mam tą kartę. Tu nie bardzo tego widzę jakoś, jak to rozstrzygnąć tak naprawdę, bo taka prawda, chyba żeby wydawać tylko w momencie, kiedy na przykład jest pogrzeb i automatycznie ileś tam osób się zgłosi, że będzie samochodów tyle i tyle na parkingu i wtedy jest jakaś ulga dla tych samochodów wskazana. Bo stała karta dla mieszkańca to wykupi każdy i będzie sobie parkował nie pod blokiem, ale na przykład na parkingu jako mieszkaniec i skorzysta z tego. Ja to tak zrozumiałam, przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi o tą osobę, to tak jak mówię, to też nie rozwiązuje nam na 100% tego, bo ta osoba i tak będzie obsługiwać te parkingi, bo resztę parkometrów ona i tak będzie chodzić i tak obsługiwać. Czyli szlaban nie rozwiązuje jak gdyby tego, bo ona będzie chodzić, będzie to robić, mało tego, będzie tak samo rozliczać szlaban, bo ktoś musi opróżnić tą puszkę, ktoś musi przynieść te pieniądze do urzędu, ktoś musi przeliczyć, czyli załadować papier właśnie, wydruk. Także to praktycznie nic nie zmieni, tak naprawdę niczego nie wnosi nowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Robert. Proszę państwa, tu pan, ja się też ustawię do pana Marka, jakby powiedzieć, ale już króciutko. Podatki podnieśli wszyscy w okolicy. Wszyscy. To jest jedno. A chciałem drugie, żeby pani nasza księgowa wyjaśniła odnośnie kwoty, jakby powiedzieć, bo ja powiedziałem, tam jest 2,5 miliona. Pan Marek sprostował na 1 200 000, czy na 1 100 000. Niech pani się ustosunkuje, bo ja od pani mam, że tracimy 2,5 miliona. Dziękuję. Mieszka pani kierownik podatków o tych 2,5 milionach, bo ona wyjaśniała wtedy podatki. Na pewno tracimy 1 000 000, na pewno, ale w subwencji ja nie powiem w tym momencie, jaką kwotę, bo muszę to przeliczyć. Są wskaźniki, są wzory na to i muszę to przeliczyć. Dobrze. To znaczy, że jest jakiś wskaźnik, który dostaje my,
tego, dostajemy według tego to jest wskaźnika taki wzór, jakąś pulę pieniędzy. To jest taki wzór, gdzie trzeba postawić dopiero ogólne kwoty, ilość mieszkańców i to się odnosi do ogólnych podatków w państwie i dopiero wtedy. Czy średnio może pani chce powiedzieć na ten temat? 50%, 70%, 90%? Pan co, no nie chciałbym, może... Nie, do tego pytania jeszcze chciałem zapytać, czy, bo wiadomo, pytanie retoryczne. Jakie są konsekwencje nieprzyjęcia tej uchwały, której nie przegłosowaliśmy, podwyżkę, i czy taka uchwała może wejść w nowym roku, czy ona już przepada, bo wchodziła w budżet starego roku? Z tego co wiem, to przepada, bo podatki ustalamy od nowego roku, więc uchwała musi być podjęta na starym roku i 14 dni się jeszcze musi uprawomocnić. No i pani musi przygotować. No ja to już przygotowałam, tylko na pewno nie można już tego w ciągu roku. No nie zdążę. Więc milion na pewno jest straty w tym podstawowym. Dobrze, pan Darek. Panie burmistrzu, pytanie, nie wiem czy to dobrze, jak to proszę mi poprawić, czy ja to dobrze zrozumiałem, jak będzie ten szlaban, będą te karty dla mieszkańców. Ile taki mieszkaniec będzie musiał, jak się zwróci do urzędu, zapłacić za taką kartę, bo na pewno ją za darmo nie dostanie? I jaki okres czasowy z tą kartą będzie mógł tam stać? Bezpłatnie, jak ja to mówię. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie w sprawie tej zakopiańskiej nieszczęsnej. Ale koledzy, ja jak wy mówicie, to wam nie przeszkadza. To jest jedno. A drugie pytanie w sprawie tej zakopiańskiej. No mi się wydaje, że mogliśmy jakieś kroki podjąć w sprawie tej ulicy, bo jak kolej może, to my nie możemy działać jako tej ulicy, bo tak tu koleżanka i inni radni wcześniej powiedzieli, że no jest bardzo duże utrudnienie z tą drogą, bo to była przejezdna droga. No i takie moje takie jest troszkę obawa i zdziwienie, że nie mogliśmy. Mi się wydaje, że jakby się chciało, to by w sprawie tej zakopiańskiej można było coś tam ruszyć, żeby jakoś drgnęło ten przejazd czy cokolwiek, chociaż jeden pas, czy no nie wiem. To jest drugie pytanie. Trzecie moje pytanie to no, odniosę się do niektórych radnych, którzy bardzo chcą, żeby te podatki podnieść dla niekorzyść mieszkańców. Tak kolega radny Ciepliński wcześniej powiedział, podnosiliśmy z rok na rok. Jakbyśmy raz nie podnieśli, to mi się wydaje, że się nic nie stanie. Mamy też przykład na samochodach czy autobusach ciężarowych. Ile przedsiębiorców, bo ja wiem, ile przedsiębiorców przeniosło od nas do Nowego Targu? I jaka jest kwota od jednego samochodu, bo nie będę mówił, jaka jest kwota w Nowym Targu? To monopol ma teraz Nowy Targ na autobusy i samochody ciężarowe? I da się na przykład i poza swojego okręgu przyjmują przedsiębiorców z autobusami, z samochodami ciężarowymi? No jest taka prawda. Nie ma co zwalać winy, żeśmy nie podnieśli podatków. Ja byłem przeciwny podnoszeniu, niektórzy radni, no to wiadomo, chcieli, żeby podnieść mieszkańcom. Także dziwię się. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się odniesie od razu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o koszt karty mieszkańca, nie wiem dzisiaj, jaka to jest kwota. Pan Adam wie, ale nie pytałem go, bo... I teraz tak, jeżeli chodzi o opłatę czy czas na tym parkingu, jakby to długo mógł przebywać tam mieszkaniec i ewentualnie jaka by to była odpłatność, to i tak bym przyszedł z tym do rady, bo to rada by ustalała, nie ja. Żywa jasność. Nie ma tak, że ja kupuję na przykład kartę, daję przykładowo, nie wiem, czy 20-50 zł mnie ta karta kosztuje tutaj, że wykupuję i jest limit czasu i ja mam wtedy za darmo. Tak, ale tak. Czy muszę zapłacić? Nie. To jest właśnie to, że nie byłoby płatne, ale to by ustalała rada. Jaki by to był okres czasu? Czy to była godzina, dwie, nie wiem, ale rada by to ustalała. Natomiast wracam jeszcze do tej ulicy Zakopiańskiej. No proszę mi wierzyć, że tam nawet jak przejeżdżał ktoś samochodem po tym chodniku, to nie wiem, kto z przedstawicieli PKP robili zdjęcia i przysyłali nam to do urzędu, że tam ludzie jednak jeżdżą i pism też trochę wpłynęło w tej sprawie od nich, że nie powinno to mieć miejsca. Natomiast nie ukrywam, że również wystąpiłem do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wyrażenie ewentualnej zgody nawet na to wahadłowe,
przemieszczanie się, jeżeli byłoby teraz, jeżeli już tą wytrzymałość uzyskają pracę, które wykonała kolej. Natomiast uzyskałem informację od pani inspektor, że kto się panu pod tym podpisze, bo pani inspektor mówi tak, że ona tego nie podpisze z tego względu, że tutaj chodzi o zagrożenie, a zwłaszcza chodzi o te budynki, które tam są. I naszym celem jako miasta jest zabezpieczenie nie tego muru i skarpy, to co sobie zrobiła kolej, tylko zabezpieczenie tych budynków, bo w największy, najgłębszy ten obszar osuwiskowy to jest 12 metrów. I powiedziała, że to jest, powiedziano właśnie, że to jest bardzo duże, bardzo głębokie osuwisko i że to może się w każdej chwili uaktywnić, dlatego nie ma na to zgody. Panie burmistrzu, tak logicznie myśląc, jako chodzi o tej zakopień, no to tak, kolej dostała zezwolenie tak było od nadzoru budowlanego tam na pracę, nie na tym odcinku. Z początku były wstrzymane z tego, co mi było wiadomo. No to jak zaczną pociągi jeździć, to nie będzie kolidowało, a z naszą drogą to koliduje? Bo to jest troszkę takie, powiem, nielogiczne dla mnie, że oni dostali zezwolenie i te pociągi będą jeździły, będzie trzęsło, a my nie możemy, bo zagraża to. A kto za kolej podpisze? Oni już zrobili. To jest państwo w państwie. Jeżeli można. Pan burmistrz odpowie. Znaczy, ja powiem jeszcze taką rzecz. Oni dostali zgodę tylko na wjazd do Chabówki na stację, ale na pewno nie na jazdę w tą stronę. Proszę zwrócić uwagę. To, że oczywiście tu jest etap inwestycji, to jest jeszcze inna sprawa, ale nie ma, jest tylko na wjazd na stację, łącznie z tym, jakie to mają być prędkości. Natomiast my mamy wykonać tą inwestycję właśnie po to, między innymi, żeby docelowo te pociągi, które planowane są, że pojadą tutaj dalej, żeby to zabezpieczenie wykonane przez kolej i przez gminę, żeby tą gwarancję dawało. Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze tylko na koniec może podsumowując, powiem tak, fakt faktem, że niektóre gminy też niestety pochyliły się nad podwyżką podatków i rzeczywiście podnieśli. Tylko wygląda to tak, że ich kwoty nawet do nas nie dobijają. Czyli my mamy w tym momencie najwyższe kwoty. Oni podnieśli, ale nawet nas nie dogonili. Taka jest różnica. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Jan. Ja może tak jeszcze powrócę do tych parkometrów nieszczęsnych i tych szlabanów. Tą sprawę przecież bardzo prosto Steskal załatwił. Jest 70 minut, stukuję w parkometrze, biorę kartkę, wsadam i mam 70 minut do dyspozycji i to załatwia. Jest to do załatwienia, ponieważ nie tylko w Steskal, ale również w innych miejscach w ten sposób sprawy zostały załatwione. Natomiast tu jeżeli chodzi o kartę, że tak powiem, tą kartę mieszkańca, no, takiej ilości jak ten, że ile mieszkańców ma Rabka, no, my nie musimy zabezpieczać, ponieważ wydajemy to na jak gdyby na pojazd, a nie na jak gdyby na osobę, ponieważ no nie każdy, że tak powiem, tam wjeżdża i ten. A już jeżeli chodzi o te podatki, o których tutaj też była mowa, tu kolega wspomniał, że grosze, tylko że o tych groszach to my, że tak powiem, słyszymy co chwilę. O tych groszach żeśmy słyszeli w momencie, kiedy ustalaliśmy wysokość opłat za odbiór śmieci, że to też tylko groszowe sprawy. Więc mówię, z tymi groszami mamy do czynienia co chwilę. Jak gdyby, jeżeli sobie te grosze zsumujemy, daje nam to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pokaźną kwotę. Już mówię, jeżeli chodzi o budżet rodziny czy mieszkańca. A poza tym, jak gdyby tak, żeby być zgodnie z prawdą, to jak gdyby namieszało tutaj troszeczkę państwo. Ponieważ bodajże w wysokości tych podatków, w ustalaniu wysokości podatków, brany jest pod uwagę wskaźnik inflacji. Był brany pod uwagę wskaźnik inflacji, który tam sięgał 18% i nagle ta kwota podatku tej granicy została ustalona na takim, a nie innym poziomie. Stąd, że tak powiem, podejście
no niektórych z nas było takie, jakie było i że tak powiem zagłosowaliśmy tak, jak żeśmy zagłosowali. Też tutaj koleżanka wspomniała, że zupełnie czym innym jest mówienie o wzroście poziomu na przykład z pułapu 5 do 6 zł, a z 15 do 16 zł. To już tu jak gdyby mówimy o zupełnie różnych kwotach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest. Dobrze, ale Steska nas tutaj nie obchodzi. Dokładnie. Pan Marek? I jest monitoring. Chciałbym poruszyć tutaj... Nie muszę w tej chwili wyłaniać do... Nie musi pan, ale jest osoba, która kontroluje, co on stworzyje. Szczerze. To jest Steska, ale mi się nie ma co przejmować. No dokładnie. On sobie poradzi. Dobra, ale Steska już zostawmy, Szlaban zostawmy, pan Marek i tak zmierzajmy w dobrą stronę. Nasunęła mi się tutaj pewna myśl odnośnie tego ogrodzenia tutaj spod urzędu miasta. Może zadam pierw pytanie, co będzie z tym ogrodzeniem? A druga sprawa, chciałbym właśnie poruszyć, może to ogrodzenie byśmy wykorzystali. Nie wykorzystali, byliśmy na wizji i tam bodajże z tego co kojarzę w Chabówce w przedszkolu. Brakowało chyba im tam ogrodzenia, co mówili. Ale mówię, nie, w Chabówce tak, a tylko mówię, jest pomysł, ale mówię, jest pomysł, żeby przenieść to ogrodzenie, żeby nie wywędrowało nie wiadomo gdzie. Tam pani dyrektor z przedszkola wypowiadała się, że właśnie ogrodzenia brakuje od którejś tam ze strony, to można byłoby to już, jeżeli będzie inwestycja, oczywiście z dotacji, to przekazać tutaj tym w potrzebie, bo pani dyrektor z tego, co sobie przypomniałem, potrzebowała tam ogrodzenia. Więc tu oszczędzamy w tym momencie z budżetu na ogrodzenie w jednostce przedszkolnej. Dziękuję. Mój plan był taki, bardzo. Projekt był taki, taka prośba, żeby jednak uskutecznić to, żeby nie zmieniać tego ogrodzenia, żeby nie doszło do wydania tych pieniędzy. Kolega poszedł dalej, nieważne. Kolega poszedł dalej, trudno, no ale tak jak mówi, na razie nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wobec tego, po wyczerpującej dyskusji, przechodzimy do głosowania projektu uchwały numer 88 po zmianach. Chodzi o budżet gminy Rabki-Zdrój na rok 2024. Głosujemy. Projekt uchwały numer 88 głosów. Jest dość pani aktywny. Pan Piotr, tak? Nie ma go. Przepraszam, muszę tak, że jest nieobecny. Trzeba pisać, nie było problemu. Tak, byłby. Głosujemy projekt uchwały nr 88 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024 po zmianach. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 9 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 5 głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 88 przechodzi do realizacji. Dziękuję państwu za głosowanie. Podpunkt numer 5 punktu trzeciego.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024, tak? Tak. No, tam jest nie na roku. A, rozumiem. I to jest projekt uchwały numer 89. I to jest projekt uchwały po zmianach. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały numer 89. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 9 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 5 głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Dziękuję Państwu bardzo za głosowanie. Punkt czwarty teraz będzie. Tak. I to będzie podjęcie na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji projektu uchwały nr 108 w sprawie skargi z 6 października 2023 roku, data wpływu na burmistrza miasta Rabki-Zdrój dotyczącej zaniedbań w budynku przy ulicy Klińskiego w Rabce-Zdroju opatrzonej numer Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.7.2023. I poproszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie. Dziękuję. I już na głowę przeczytał Pan Przewodniczący. Opuszczę ten pierwszy, gdzie jest wypisany szereg ustaw i paragrafów. Paragraf pierwszy. Po przeanalizowaniu skargi z 6 października 2023 data wpływu opatrzona numer Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.7.23 na burmistrza miasta Zdroju oraz po zapoznaniu się z dokumentacją związaną z tą skargą Rada Miejska w Rabce-Zdroju uznaje się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż skarga ta nie podlega rozpatrzeniu według przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Punkt drugi. Rada Miejska wskazuje skarżącemu, że sprawa zgłoszona w skardze powinna zostać załatwiona w trybie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. To jest dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1048. Przez zarząd wspólnoty lub w drodze uchwały właścicieli lokali bądź przez sąd powszechny. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi, zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi i przesłania skarżącemu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci. Poucza się skarżącego o treści artykułu 239 paragraf pierwszy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko zgodnie z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2023 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ponownie analizowała skargę z numer ORG 1510.7.2023, która wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 6 października 2023. W pracach komisji uczestniczył burmistrz Rabki-Zdroju i kierownik ZGM pan Tomasz Rajca. Komisja zapoznała się z pismem od burmistrza Rabki-Zdroju do przewodniczącego Rady Miejskiej Rabki-Zdroju z dnia 19 grudnia 2023. 23 znak pisma ORG.1510.7.2023. W skierowanym piśmie do Rady Miejskiej przedstawione są okoliczności wskazujące, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rada Miejska jest niewłaściwą do rozpatrzenia powyższej skargi. Wobec powyższego Rada Miejska w Rabce-Zdroju uznaje się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż skarga ta nie podlega rozpatrzeniu według przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, a sprawa zgłoszona w skardze powinna zostać załatwiona w trybie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, to jest dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1048, przez zarząd wspólnoty lub w drodze uchwały właścicieli lokali bądź przez sąd powszechny. W trakcie komisji omówiono kierunki współpracy zarządu wspólnoty z mieszkaniowej budynku ulicy Kilińskiego 9. Uchwała nie rodzi skutków finansowych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego głosujemy projekt uchwały.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 1 głos wstrzymujący się. Punkt 5 porządku obrad 78 sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Mam tak, pismo. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, i w nawiązaniu do decyzji Rady Miejskiej o zabezpieczeniu funduszy na wywóz płyt azbestowych w listopadzie 2023 roku nielegalnie składowanych na granicy działki, proszę o zlecenie wywiezienia tych płyt azbestowych. Nie wiem, dotarło do Pana Burmistrza to pismo? Ale pieniądze. Tak, to znaczy pieniądze były zabezpieczone na to, natomiast pytanie jest, czy było to faktycznie gdzie wywieźć. Nie doszło do podpisania umowy wtedy z wykonawcą, bo pacy ze składem było, tylko nie musiałaby to Ula się wypowiedzieć, ale także na pewno pieniądze były 30 tysięcy zabezpieczonych, ale nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą. No będziemy planować pieniądze w przyszłym roku jeszcze na to. Tylko nie wiem, jaka była przesłanka, nie wiem, czy coś nie było ze składem, czy nie przyjmowali już tego. Nie wiem, no może aż panią Ulę poprosimy. Na pewno były zabezpieczone. Pytanie tutaj będzie, wcześniej nie było tych pieniędzy, odpowiedzieć mieszkańcowi, myślę. Nie? To już zostało. No dobrze. To mamy. Tutaj mamy. To akurat nie do nas. To nie do nas. To nie do nas. I teraz tak, Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rabce Zdroju, dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z uczniami serdecznie zapraszają na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 12 stycznia o godzinie 17 w budynku Psoni, ulica Podhalańska 42. To jest zaproszenie tutaj dla Państwa radnych. Godzina 17, 12 stycznia. Tutaj też jest pismo, to jest 11 grudnia, data wpływu do burmistrza Rabki Zdroju i Rada Miejska w Rabce Zdroju. Wobec tego pozwolę sobie je odczytać. W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej na temat inwestora, który jest zainteresowany reaktywacją wyciągów na Maciejowej, informuję, że jestem zainteresowany nieodpłatnym przekazaniem istniejącego na stoku Góry Maciejowej oświetlenia, instalacja elektryczna wraz z słupami oświetleniowymi oraz instalacji do naśnieżania stoku w zimie dla Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, bądź ewentualnie przekazania tych instalacji potencjalnemu inwestorowi. Biorąc pod uwagę fakt, że burmistrz Rabki Zdroju prowadzi rozmowy z inwestorem, będzie to dodatkowy argument o negocjacjach do reaktywacji wyciągów narciarskich. Dotarło do pana? Dotarło. Jest. Coś w tej sprawie nie dzieje się, czy nie bardzo? Nie za bardzo, bo nie ma zgody tam na całej długości stoku. Aha. No i to jest problem. Znaczy, no urządzenia tak, są. Na razie nie ma, tak bym powiedział. Panie Pawle, zaangażuje się Pan jeszcze w to? Ja mogę to jako komisja uzdrowiskowa. Dobrze. Może się coś uda ruszyć z tym tematem.
Patrzeć na grupy to jakiś krok pan Maciejowi też nie. No dokładnie. Myślę, że trzeba ze względu na to, że myślę, że też trzeba poprosić wszystkich tych właścicieli tych stoków, którzy by może w końcu wyrazili swoją, że tak powiem, uwagi i swoje zdanie na ten temat, czy jednak są przychylni, żeby powstała Maciejowa, czy nie. Zamknięty. Nie jest. Nie jest. Ale jest dużo ciekawych materiałów tych związanych, o których myśmy też nie wiedzieli jako radni. Myślę, że pomysł zwołania komisji, przedstawienia na komisji tego, to będzie bardzo dobrym pomysłem. A druga sprawa, proponuję, wnioskuję, kolega będzie w tym temacie zwoływał komisję, żeby zaprosić wszystkich, tak jak mówię, właścicieli, którzy niech powiedzą, czy zgadzają się na udostępnienie swoich działek pod wyciąg, czy się nie zgadzają. Bo to też jest jakieś wyjście z sytuacji i jakieś po prostu jakieś kroki wtedy będzie można podejmować w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I tutaj jeszcze dostaliśmy według rozdzielnika. Informuję, że Rada Gminy Baboszewo podczas sesji Rady Gminy Baboszewo 12 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie. W załączeniu przesyłam wyżej wymienioną uchwałę. Ja może nie będę jej odczytywał. Bo to jest petycja, to musi być rozpatrzone w sprawie, więc dla pani przewodniczącej zajęcie. To by było tyle pism skierowanych do Rady Miasta. Interpelacje i zapytania radnych. Dobrze, zaczynamy. Pani Aleksandra? Pani Katarzyna, pan Paweł. To dotyczy ulicy Poniatowskiego, głównie tej dotyczy terenu wokół tamtej tamy, która jest, aby w najbliższym czasie uporządkować ten teren, czyli zamontować powtórnie tą tablicę, która tam została zdemontowana, ułożyć ławostoły i ten teren jakby troszkę wyrównać, wyplantować, bo po inwestycji no nie zostało to poprawione. No tyle na razie z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pani Dorota. Pan Robert. Ja jeszcze raz powtórzę, panie burmistrzu, bo nasi oglądający mnie na Traczykówce, to co zadałem pytanie, czy są te pieniądze na ten wodociąg, żeby pan to odpowiedział i żeby usłyszał. Dziękuję. 300 tysięcy, panie Robert. Nie, nie. To o czym pan, jakby pan zainteresowany, czy pan zadał takie pytanie. Znaczy, jeżeli trzeba odpowiedzieć tak, bo panu Robertowi nie dowierzają, no to... Ja mówiłem na 100%, że są zapewnione. A, to... Ja 100% to się boję. Życie mnie uczy, że tyle rzeczy po drodze może się wydarzyć. Ale nie, przy tym, co myśmy tam zabezpieczyli z tych środków, to jest 300 tysięcy, to jest właśnie budowa sieci wodociągowej właśnie w kierunku na ulicy Krótkiej Nowego Światu, w kierunku Kresówki, czyli żebyśmy mogli wreszcie tą pętlę tu zamknąć i to, cośmy, pamiętacie państwo wtedy mówili, żeby można było zrobić tamten odcinek też drogi, ten podjazd i dalej w kierunku Traczykówki docelowo, ale najpierw roboty ziemne. Czy ja mogę, przepraszam? Ja bardzo przepraszam, w związku z tym, że mam pilny wyjazd, chciałam wszystkim państwu, wszystkim bez wymieniania, bo wszyscy jak tu siedzimy i nie tylko, i pracowników Urzędu Miasta również, wszystkim po prostu życzyć dobrego nowego roku, zdrowego przede wszystkim, pomyślnego i do zobaczenia za rok. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Pan Michał? Pan Jan. Panie burmistrzu, ja mam takie... Nie wiem, jak to nazwać, interpelacją, zapytanie o wniosek. Chodzi tutaj o zamieszczony na stronach internetowych harmonogram wywozu odpadu. Ja już swego czasu
że tak powiem, poruszałem ten temat pozostawiania mieszkańców, że tak powiem, ze śmieciami na okres dłuższy niż miesiąc do półtora miesiąca. W tej chwili widzę, że w ten sam sposób potraktowani zostali mieszkańcy w przyszłorocznym harmonogramie, gdzie w styczniu i w grudniu tam wypadają bodajże 3 odbiory. I czy to jest aż tak wielkie obciążenie dla zakładów komunalnych, że nie są w stanie już zrobić jakiegoś takiego drobnego gestu i ukłonu w kierunku mieszkańców, żeby odebrać w tym trzecim terminie tych segregowanych odpadów. No naprawdę, mieszkańcy będą pozostawieni przez półtora miesiąca ze śmieciami, tu chodzi o plastik, no ze stertą plastiku przy domu. No, myślę, że do ruiny to zakładów komunalnych nie doprowadzi, a że tak powiem, myśmy już tyle wykazali tutaj dobrej woli w stosunku do zakładów komunalnych, że taki drobny prezent z ich strony, tak, świąteczno-noworoczny z ich strony chyba byłby jak wskazany. Dziękuję bardzo. Pan Marek? Krótko, będę się starał streszczać. Naprawdę obiecuję. Pierwsze pytanie, panie burmistrzu, co ze spotkania tam z tym przedsiębiorcą o te słupki, to jest raz. Druga sprawa właśnie, no zaczęły się niestety te przymrozki i ta Górna Kasprowicza nam zaczyna znowu się obladzać, także bardzo bym prosił ponownie zająć się tą sprawą. Trzecia sprawa. Ubytki nieszczęsne, bo niestety są coraz większe. Tak. I czwarta sprawa, bo akurat się tu pan komendant pojawił Straży Miejskiej. Chciałbym podziękować Straży Miejskiej za szybkie i działania z ich strony. Jeżeli ja na przykład dzwonię, czy mieszkańcy dzwonią, od razu panowie przyjeżdżają, zajmują się problemem właśnie zanieczyszczania dróg przez inwestora, który prowadzi te sprawy budowlane związane z koleją. Także tym takim pozytywnym akcentem chciałbym też tutaj coś właśnie w ich stronę, w ich kierunku powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Jacek. Pan Rafał. Ja mam takie drobne dwa. Zwracam się z wnioskiem o naprawę rozbitego lustra na ulicy Wójtowiczowej. Tam uszkodzone lustro zasłania wyjazd z bocznej odnogi Wójtowiczowej. To już zgłaszane było kilka razy, ale na razie nie zostało zrealizowane. I drugie jeszcze odnośnie tych mostków. Zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie miejsca po tym zerwanym mostku na rzece Słońce poniżej domu handlowego Gazda. Tam jest tylko założona taka taśma, ale jak widać, tam parę razy spacerowałem, jak nie, znaczy nie, to nawet Sylwester, małe dziecko tam może spać, bo tam od razu jest spadek, żeby to jak, żeby jakąś barierkę tu od strony Jana Pawła zamontować. Tymczasową. I to wszystko. Dziękuję. Pani Józefa? Przy karabeli wiata przystankowa jest oblepiona różnymi ogłoszeniami, reklamami, czego wcześniej nie było. Nie wiem, czy istnieje taka możliwość, żeby na tej wiacie postawić tabliczkę zakaz wieszania reklam, bo jest tablica obok i niech te ogłoszenia... Jest tablica ogłoszeń. Tak, jest tablica ogłoszeń. Ktoś, kto chce powiesić swoje tam informacje, ogłoszenia, niech wiesza na tej tablicy. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Małgorzata. Czy jest szansa, bo to już było naprawiane, na naprawiać nazwy osiedli, ponieważ niektóre są złamane, zniszczone, bo tam jakieś samochody zahaczyły czy coś. Te tabliczki mamy. Czy jest szansa, czy po prostu mogę to, o to wnioskować, czy nie, bo jak... No właśnie, no. Ale podobno były im potrzebne. No właśnie, ale są zniszczone niektóre. Niektóre rzeczywiście przez samochody są uszkodzone, bo były za blisko postawione. Ja bym dała wykaz, które te tabliczki, bo tam kilka jest. No po nowym roku, no, ale tak to nie. To...
Dziękuję. Pan Paweł? Chciałem się jeszcze tutaj odnieść do tego lania asfaltu. Panie Burmistrzu, chciałem podziękować w imieniu swoich mieszkańców, że na osiedlu Słony zostało naprawdę bardzo dużo dróg wyremontowanych. Ja myślę, że mieszkańcy też są z tego zadowoleni, bo poprawiło to bezpieczeństwo i poruszającym się samochodami, no i zarówno pieszym. Także z mojej strony to naprawdę wielkie dzięki, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się odniesie teraz. Odpowiedzi udzielimy oczywiście na piśmie, ale krótko postaram się odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o teren wokół tamy, tą tablicę i to wyplantowanie tego terenu, na pewno pamiętam, że tam było zapisane w tych uwagach związanych przy odbiorze, więc na pewno wykonawca to musi zrobić i będziemy oczywiście jak najbardziej, żeby to zrobić. Co do wywozu śmieci, pan Jan jest czy poszedł? Niech pan Jan zaproponuje jakiś termin i będziemy dyskutować z naszą spółką, że mają wtedy to zrobić. Co do słupków, powiem tak, rozmawiałem z przedsiębiorcą, twierdzi, że to nie ma nic wspólnego z nim, ponieważ słupki są zgięte w jedną i w drugą stronę i najprawdopodobniej może ktoś, ale nie jego kierowcy. Ja powiem tak, powiedziałem też do tego pana, że będziemy chcieli od niego odpowiedź na piśmie w tej sprawie też, żebyśmy uzyskali. To będziemy musieli tam gdzieś zamontować kamerę. I wtedy kto nam uszkodzi, bo zrobilibyśmy tak, jeżeli jest konieczność, że trzeba to wyprostować ze względów bezpieczeństwa, to zrobimy, ale zainstalujemy kamerę i w momencie, jeżeli będą takie sytuacje, to bezwzględnie będziemy chcieli, żeby po prostu ta osoba, która zniszczy, żeby za to płaciła. No ubytków to chyba teraz nie będziemy robić, panie skarbnik. No. Natomiast co do tego lustra też, o którym mówił pan Rafał, ja myślę, że póki tam była inwestycja na tamtym odcinku, to nawet żeśmy tam nie podejmowali pewnych działań, ale tak jak teraz, to jak najbardziej ze względów bezpieczeństwa musimy to zrobić. Zabezpieczenie czego tam było? Przepraszam jeszcze. Kładka. Dobra. Ale to już ktoś dostał. Wiem. Tak, tak, bo tam jest taki uskok, tak jak była ta kładka. Natomiast co do wiaty przy Karabeli, to tutaj jak najbardziej podejmiemy działania, ale oprócz tej tablicy, no to my jeszcze zwrócimy się też, bo to nie jest własność, ta droga nie jest naszą własnością, ale bezwzględnie wystąpimy o to, tak. Natomiast co do tych osiedli, to powiem tak, to o czym pani radna tu mówiła, jeżeli będzie możliwość, żeby je poprostować, to zrobimy. Natomiast no szkoda, bo zrobiliśmy to, jak państwo wiecie, na waszą prośbę też jako radnych, żeby oznakować te osiedla, miało to ułatwić życie. Szkoda, że ludzie demolują, bo to jest dla wygody, dla bezpieczeństwa i no tak to wygląda. To chyba tyle, to dziękuję. Aha. No. Tak, ale ja składałem na nowy, ja będę pod muszlą wkładał to Piotr, to dobrze. Dobrze. A komendant jeszcze ma. Wiem, ale to już po zamknięciu. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, jeszcze na sam koniec życzę państwu i wszystkim mieszkańcom szczęśliwego nowego roku, żebyśmy się zobaczyli w zdrowiu, w dobrych humorach, z mniejszą ilością problemów w przyszłym roku i z dużym budżetem w przyszłym roku. Zamykam posiedzenie obrad 78. sesji Rady Miejskiej 8. kadencji w Rabce-Zdroju. Dziękuję państwu za udział, za obrady i kończymy. I zapraszam pod muszlę, jak ktoś ma.